Zaginiony na morzu. Rok 1803. Dobry statek. Obradin. Rok budowy 1796. Londyn. 800 ton. Głębokość zanurzenia 5,5 metra. Kapitan R. R. Witterell. Chyba. Załoga 51 ludzi. Ostatnia podróż do Orleanu. Przylądek nie osiągnięty. Pytania lub prośby, oświadczenia. Kierować coś tam, coś tam. No trudno. Szacowna brytyjska kompania wschodnioindyjska. Do wiadomości główny inspektor udziału ubezpieczeń i windykacji biuro londyńskie. Statek Obradin powrócił. Natychmiast melduj do Falmouth i przygotuj pełną wycenę. Ok, Falmouth, Anglia, 1807. Już mamy czas ustalony. Obudził mnie jakiś facet z kompanii. Mówił, że potrzebujesz transportu na Obradin. Mało kto chciałby to zlecenie. Trochę na to za późno, skoro już pytasz. Nie pytałem. Co w pudle? Nie wiem. Wyciągnij je za chwilę na górę, niby jak. Ostrożnie. Jak najszybciej, kurwa. Śmieszki. Okej, czekajcie. Widzę, że na tym monitorze również są ślady po mleku. Okej, więc co? Nasz statek po prostu gdzieś tam stoi i tyle? Okej, jest. To jest nasza ręka. Świetnie. 5,5 metra... za dużo jak na taki statek? No nie wiem, jest kurwa wysoki strasznie, nie? Nie, niekoniecznie chciałbym schodzić tutaj. Cholera jasna. Okej, okay, jest box. Okej, okay, czyli wchodzimy jeszcze raz. Czemu tu jest gałka przy wejściu? Trochę to bez sensu, no ale okej, okay, niech będzie. Okej, okay, także to jest statek Obradin. Nie więcej nic nie wiemy. Ale kurde, dziwaczna jest ta grafika, ale myślę, że się zdołamy przyzwyczaić. No dobra. Statek jest, ludzi nie ma. Jest dzwoneczek, ale nie możemy go użyć. No cóż, na razie się chyba rozejrzymy. Tu jakieś klatki. Ho, 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 proszę bardzo. Mamy oto i jakiś szkielecik. Okej, okay, nie mogę otworzyć drzwi. Ale te mogłem otworzyć, spoko. Nie ma tu absolutnie nic. Dobra. Czyż mamy to swoje pudło, czy nie? Oj! Za ciężkie. To co ja mam zrobić? Nie. To może jakąś linę mu zrzucić? Tu jakąś linę widziałem, o. Fajnie, ta gra nam absolutnie nic nie mówi o niczym. I po prostu musimy coś ogarnąć. Kamerę mi jebie ta grafika? Serio? Tja. Wyglądam jak obłok gazu. What? Dlaczego? Ale kurde, u mnie na podglądzie wygląda dobrze. Wybaczę ja sobie. Aha, jak się tak przemieszczają te kropeczki, to czasem jest coś nie tak z kamerą, chyba, tak? Ty też miał taki problem. O, może być problem. Poród statku Obradin, sprawozdanie przygody i tragedii. Okej. Okay. Ufam, że stoisz na deskach pokładu okrętu Obradin. Spodziewałem się, że ten dzień nadejdzie. Moim zamiarem było opowiedzenie dziwnej historii tego statku na kartach tej książki. Niestety moje podupadające zdrowie... tam jest dupa napisane. Hehe, tak śmiesznie widać dupa. Podupadające zdrowie pozwoliło mi spłodzić jedynie zarys tej opowieści. Twoja obecność na Obradin jest absolutnie kluczowa. To właśnie w twoje ręce składam odkrycie losu statku i jego załogi oraz dokończenie niniejszej książki. Kilka kolejnych stron. Z początku możecie prawić w konsternację, z czasem wszystko nabierze sensu, używaj zegarka kieszonkowego, aby ustalić tożsamość i los osób znajdujących się na pokładzie.
uzupełnij prawidłowo każdy rozdział i, po, i odeślij książkę pocztą do francuskiego biura spraw wewnętrznych w Maroku. Rozdział układ pozostanie dla ciebie tajemnicą, znam jego szczegóły, ale na ten moment postanowiłem zachować je dla siebie. Henry Evans. Okej, okay, no więc mamy oto i książkę. Co powiesz na Man Eater Simulator rekina? Tam i co, ty jakiś taki fetysz rybny masz czy coś? Znaczy tutaj jesteśmy na morzu, więc powinno ci pasować. A tam najpierw żeby I Am Fish, teraz że Man Eater. A ten Man Eater taki jest fajny, ale to... Znaczy fajny, ale to może na jeden stream maksymalnie. Dobra, zaraz zobaczymy. Spis treści, okej, okay, bo jakby ten spis treści, no to mamy, o, wiadomo, to jest książka. Podróż, okręt, załoga, życie na morzu, rycina, słowniczek, tylnia okładka. Zobaczmy sobie tylną okładkę. Cudownie, otwórz księgę, zamknij, spis treści. Okej, okay. Słowniczek, kto jest kim, tak? Kto jest kapitanem, świetnie. W kajucie kapitańskiej. Okej, okay, koniec. Dojdźmy na koniec. Dajmy sobie spis treści. Okej, okay, podróż, atlantycka część trasy na Daleki Wschód, okej, okay, nic tu nie mamy. Mamy tylko Azory. A, nie, jest tutaj, proszę bardzo, tak. Płynął tu, Wyspy Kanaryjskie, Madeira i miał dopłynąć tutaj, do Anglii, okej. Okay. Okręt, proszę bardzo, ambulatorium, załoga, prawa burta, warsztat, cieśli, luk kapitański, okej. Okay. Mamy kolejne rycinki i pewnie tutaj będziemy mogli coś umieszczać. Załoga, jest, proszę bardzo. Pochodzenie, nazwisko, rola. Kapitan, pierwszy, czterech oficerów, bosman, pomocnik, chirurg, pomocnik, cieśla, pomocnik, kuk, ten co gotuje, nie? Rzeźnik, strzelec, pomocnik strzelca jest z Polski, Olus Wiater, Wiater. Olus Wiater, kurwa, co za Polak, typowy Polak. Ochmistrz. Kim jest ochmistrz? W sensie on chodzi i ocha ze Szkocji. Artysta. Tutaj mam jakichś pasażerów, stewardów, stewardka statku, kapitana, pierwszego, drugiego, czwartego oficera. Każdy oficer ma własnego stewarda. Midshipman. Nie, midshipman. Nie wiem, kim jest midshipman. Masz słownik, tak. Topman, marynarz. Okej, okay, 60 osób. Sierra Leone, Indie, Walia, Dania. Tutaj ktoś z Chin był. Okej, okay, możemy zaraz tam zobaczyć. Ryciny obrazujące codzienność na Obradin. No i właśnie, tutaj z tych zdjęć będziemy musieli coś tam, wiecie, poodnajdywać. No właśnie, mamy tutaj takich ziomków, oni... Generalnie to nie jest zbyt dobrej jakości, jak na nich najedziemy, to widzimy to zdjęcie w powiększeniu dalej ze słabą jakością, nie? To na przykład tutaj Kolo wygląda, jakby siedział w ogóle bez majtów, nie? Ale trudno, co zrobisz. Okej, okay. Tutaj mamy tych pasażerów czterech z Chin. Tajwańska rodzina królewska. No to dobrze mówię, że z Chiny. Sprawiedliwość na morzu. Aha, fajnie, tutaj mają kogoś na lince. I strzelają do niego. No to cóż zrobisz. Dobra. No to nic. Zobaczmy dalej. Luźny ładunek, okej, okay, tutaj mamy na pokładzie wyładunkowym, okej, okay, tutaj za bardzo nic. Tutaj dopiero się będą rzeczy uzupełniać, części, wnioski, przepraszam, o, a to coś było. Układ. Ten rozdział pozostanie tajemnicą, aż do czasu, aż opuścić statek i zwrócisz mi książkę, he. Jakbyś napisał he. Morscy żołnierze, dobra, tu mam już, o, słowniczek. Zobaczmy sobie te osoby. Kim jest ochmistrz? Oficer administracyjny odpowiada za zawartość ładunku i transakcje handlowe, zarządza magazynem drobnych rzeczy załogi. Okej. Okay. Bosma, nadzorca odpowiedzialny za działanie załogi, za sprzęt potrzebny do żeglugi. Okej. Okay. Stuart Sterling, midshipman. Oficer pokładowy przechodzący szkolenie, pomaga różnym oficerom i kupcom, aby poznać tajniki statku. Aha, czyli to są po prostu takie midshipmani, to są po prostu ci... Starzyści. Topman, wyższy rangą marynarz specjalizujący się w pracy nad podkładem, raczej w zakresie żagli i takielunku. Czyli od topmani są od tych. przepraszam, topmani są od. No, od żagli. Wszystko co powyżej. Dobra, chciałbym wyjść z tego, ale jak wciskam Escape, to tylko przechodzę na kolejne strony.
Halo, czemu? Potem mi cofa. Okay, przejdźmy do końca. I... A, tabulaturą otwieramy, zamykamy. Dobrze. CM Phoenix, Jezu, to ta fajna gra. Tak, gra się nazywa Return of the Obra Dinn. Pamiętaj o śmierci, Memento Mori. A ja mam taki sobie fajny zegareczek z czaszeczką. Jak go użyjemy, to możemy cofnąć czas. Tu sobie patrzę, jak to wygląda. Na telefonie, bo... Mówicie, że jakoś kamerki się pogarsza. Faktycznie taka się robi zblurowana. No, ale co już zrobić? No. Znaczy, tylko przy ruchu, bo poza ruchem. No właśnie, chyba przez to, że ta gra wygląda w ten, a nie inny sposób, to po prostu tak działa. No ale co zrobimy? Więcej białego, tym gorzej. Będziemy patrzyć tylko w ciemne elementy. Okej, okay, więc mamy tutaj sobie takiego ziomeczka. Klikamy, przenosimy się w czasie i teraz będziemy mogli zobaczyć, co nastąpiło. Okej. Z jakichś dwóch ziomeczków chciało, dwóch albo więcej, na razie widzimy tylko tych dwóch, chciało tutaj wyjść do kapitana, wyważyć drzwi. Ten postanowił po prostu wziąć i strzelić i tu zabił na wejściu jednego, aż widzimy nawet, gdzie kula poleciała, albo jakiś rozbrysk krwi. Okej, to są takie drzwi, oznaczają, że możemy po prostu stąd wyjść, wyjść stąd z tego jakby obszaru, tego obszaru, no. W którym się teraz znajdujemy. Dobra, co możemy zrobić? Okej, możemy się skupić na postaci. Okej, wiemy, że na zdjęciu to jest ten ziomeczek, tak? Okej, ten przy wisielcu z czapeczką, dobra. To jest ziomeczek, który stoi tuż obok kapitana. Chwila, czemu mnie cofa? Nie chciałem stąd wychodzić, czemu nie cofnęło? Aha, dobra, otwiera nam się książka sama. Mhm. Koniec! Aha! Okej, mamy pistolero i mamy przed katolitą kapitańską, lokalizacja zwłok. Trzech świadków było obecnych. Jakie zdjęcia! Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? Nieznany osobnik doświadczył nieznanego losu. Aha, i musimy tutaj... Okej, okay, to był... Trzech świadków obecnych. A, tu mamy strzelca. Ten zginął i ten... A to był kapitan. Wspomnienia jedno, okej. Okay. Tutaj możesz przeglądać wspomnienia, w których pojawia się ta osoba. Okej, okay, ta osoba występuje w jednym wspomnieniu. Pierwsze wspomnienie... Pokaż wspomnienia na mapie. Zaznaczyć wszystkie wspomnienia, by można było szybciej do nich dotrzeć. Okej. Okay. A, czekajcie, przedstawiony narzecznie sprawiedliwość na morzu. Jako tego ziomka. Okej, nieznany. No, wiemy, że to jest kapitan. Twarz tej osoby jest wyraźna, więc można zidentyfikować tożsamość tego człowieka. Użyj książki zegarka, by zbierać informacje pozwalające ustalić tożsamość tej osoby. Otwarzaj wspomniane ze statku przy pomocy zegarka, by analizować powiązania między ludźmi, ich wygląd oraz to. Korzystaj z map w książce, załogi i ryci, strony 2-4 i łącz te informacje z rejestrem indywidualnych rozmów. Okej. Okay. Na statku znajdowało się 60 osób, gdy ten opuszczał Anglię. Ustalenie tożsamości losu wszystkich osób nie będzie łatwe. Rzadko znajdziesz jednoznaczne informacje, będziesz musiał zakładać tok wydarzeń, mając do dyspozycji cząstkowe informacje. Tożsamość niektórych osób można ustalić wyłącznie drogą eliminacji powodzenia. A. Dobrze. Na pewno był to kapitan Robert Witterell. Tego akurat jesteśmy pewni. To już wiemy. Tego ziomka nie znamy. Doświadczył nieznanego losu. Ten koleś został postrzelony, przebity, powalony, porażony, truty eksplodował, chory, zdarty na strzępy, rozszarpane samobójstwo, starość, spadł, spłonął, stracił głowę, uderzony, uduszony, utopiony, zabity harpunem, mieczem, zaciukany, zaciukany to chyba toporkiem, zamarł, zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. Zastrzelony z broni. Z broni palnej. Sprawcą był nieznany napastnik. Sprawcą był kapitan. Kim on był?
Nie wiem, ale zakładam, że mógł być pierwszym oficerem. Okej, okay. Został zastrzelony z broni. Okej, okay. Próby identyfikacji osób z niewyraźną twarzą nie są produktywnym zajęciem. Dalej, działaj dalej, zachowaj czujność. Twarz stanie się wyraźna, gdy w jakiś sposób odkryjesz informację niezbędne do jej. Aha, czyli jeżeli znajdziemy odpowiednią rzecz. A, no tak, no popatrzcie, tutaj mamy takiego niewyraźnego, a tutaj już mamy wyraźnego ziomeczka, czyli jeżeli będziemy znali tożsamość tego gościa, to nam się pojawi, nawet jeżeli jeszcze jej nie poznamy, to nam się pojawi już... Okej, okay, lokalizacja, tak, jest tutaj, okej. Okay. Kapitanie, otwórz drzwi, wyłam je, bo inaczej, no dobra. Okej, okay, aha, i tu jest ten nieznany osobnik, został zastrzelony z broni palnej, a sprawcą był kapitan. Część świadków było obecnych, wiemy kto, ten i ten. Dobra, teraz możemy się cofnąć z tej książki. Okej, okay, no i mamy, czy możemy jeszcze tego ziomeczka się na nim sfokusować? Coś nam to da? No wiemy tylko, gdzie jest na zdjęciu. Jest jednym ze strzelców prawdopodobnie, a przypuszczam, że ten jest którymś z oficerów. Prawdopodobnie pierwszym, ale niekoniecznie musi być pierwszym. Tutaj nie wejdziemy, tutaj nic nie zrobimy raczej na razie. Jak musimy się skupiać na tych elementach, żeby się coś pojawiło. Czy na przykład taką broń jestem w stanie ten jakoś stegasować? Nie, tylko kapitan całego. No i dobra. Wracamy zatem. Proszę bardzo, mamy kolejnego truposza. Kolejny truposz nam się tutaj pojawił. To zegareczek i kurde, zobaczymy, kto to tam, co to tam. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Jakaś szamotanina była. Okej. Okay. Dalej widzimy kapitana. To jest kapitan, okej. Okay. I to jest ten drugi, to chyba ten strzelec, nie? Tak, to jest ten strzelec z czapeczką. I został zabity. Został dźgnięty, znaczy rozpłatany nożem tak naprawdę. Okej, okay, czy możemy w takim razie coś... Czy po prostu mogę zrobić to, czy... Koniec. Okej, okay, w kajucie kapitańskiej. Okej, okay. Czyli to... tabulaturą, tylko że... Okej, okay, tu jest pistolero. Tylko to, że jakby znaleźliśmy to, ale jeszcze nam się nie aktywowało nic. Taka muzyczka tu w ogóle. A, tu można było wyjść. O, proszę bardzo, a tu jest jakiś skoczek? Okej, okay, czemu teraz dopiero mi to nie rozumiem? No dziwacznie to działa, tak jakby troszeczkę z opóźnieniem. Dobra, no my w kajucie kapitańskiej, kolejna osoba została zabita. I to ten ziomeczek. Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? No wiemy jak zginął. Został... został chory. Porażony, powalony, przebity, rozdarty na strzępy. Uderzony, uduszony, utopiony. Zabity... zaciukany, zamarł, zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. Ha. Chory, eksplodował, otruty, porażony, powalony, przebity, rozdarty, rozszarpany, samobójstwo, starość, spadł, spłonął, stracił głowę, uderzony, uduszony, utopiony. Gdzie tu mam? Zaciukany, może to? Miecz, harpun, to raczej nie. Zamarł, zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. Chyba, kurde, zaciukany. Zaciukany nożem. Okej, okay, a sprawcą był oczywiście kapitan. Tyle przynajmniej wiemy. Nie mamy dalej pojęcia, jaka jest jego tożsamość. Zaciukany. Zaciukany mi się kojarzy takim, wiecie, toporkiem, nie? A tu mamy jakiegoś ziomeczka, który z nożem skacze. Okej. Okay. Wiemy, który. Który to ziomeczek na zdjęciu. Tam na samym końcu. I on tu skacze z nożem, ale nie wydaje mi się, żeby on chciał popełnić samobójstwo skacząc ze statku. On po prostu z górnego pokładu próbuje się dostać do kajuty kapitana właśnie poprzez tutaj to tylne wejście. I będzie chciał go zapewne
Dźgnąć nożem również. Okej, tu raczej nie otworzymy nic, nie? Okej, wydaje się, że to chyba tyle. Tu jest jego pistolet i tyle. Nic więcej chyba nie... nie zrobimy, nie znajdziemy. No, to jest kwestia chyba tłumaczenia. Dlatego też jest na przykład zabity harpunem, zabity mieczem, nie? Takie... jakby, no kurde, to dosyć dziwne stwierdzenie. Okej. I tutaj tego mamy, a tu już mamy następnego truposzka. No to zobaczmy. Cześć, Saskia, tak, doczekałeś się, zapraszam. Aczkolwiek mówią ludzie, że się trochę buguje kamera, ale to kwestia po prostu tej gry. Okej. Wygląda na to, że to jest ten ziomeczek, co skakał z nożem. Tak, to jest ten ziomeczek, co skakał z nożem. Ho, ho, ho! Saskio jeszcze na wejście subika wykupionego masz. Także dziękuję bardzo, Saskia, za kolejnego suba. Gramy w grę, którą chciałaś, proszę bardzo. Nie no, mam nadzieję, że ci się ludziom spodoba. Czekajcie chwilkę. I witaj serdecznie, Wordanińczyku, żeś teraz, przynajmniej u mnie, masz taki sam kolor jak Saskia, Niku. Honda gra w grę, tak, teraz zaczynam streamy wcześniej i nawet gram w gry. No dobra, ten ziomeczek przyszedł, dźgnął kapitana nożem, to ewidentnie. No, a ten go, ja wiem, no właśnie nie przyjrzałem się do końca. Zepsułeś mi telefon, zablokowała mi się aplikacja Twitch ze stream, nie dało się wyłączyć, nawet na zablokowanym ekranie gadałeś. Dobrze, że można zresetować telefon, no. Zawsze cię dopadnę. Bo wiesz, hunta cię widzi. Okej, tu mamy kolejnego ziomeczka. Nadal nie wiemy, to też nie wiemy, kto to jest. Tu zjechać na dół. O, tu mamy kapitana, dobra. No właśnie, jak zginął? Kurde, nie wiem, panie. Chciałbym się przyjrzeć. Aha, czyli po prostu jak tu wchodzę, to mam pewien czas na rozejrzenie się i tyle. A potem muszę wymyśleć. Okej, to jest jakaś dzida. Jakiś patyk w sumie. I po prostu mu przywalił w łeb tym patykiem. Wiemy, że zginął, bo jakby to... Oczywiście to, co teraz widzimy, nie wygląda na konieczną śmierć. Ale skoro widzieliśmy trupa tutaj, no to... To znaczy, że tak. Ale gość zdążył dźgnąć kapitana nożem. Teraz możemy przejść tu. Doświadczył nieznanego losu. Okej, został chyba powalony. Kopyta, ogon, skrzydło. No to nie, to nie to. Porażony, otruty, eksplodował, chory. Rozdarty na strzępy. Szarpany, spadł, spłonął, stracił głowę. Pozbawiony głowy, to nie. Uderzony, o, został uderzony. Zginął uderzony, uduszony, utopiony. Jeszcze patrzę dalej. Czukany, zabity, zabity, zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. A zmiażdżony to pewnie przez coś. Bestia, działo, kamieni, ładunek, takielunek. Został uderzony, sprawcą był kapitan. Tożsamości nie znamy. Okej. To wszystko. Możemy się też rozejrzeć. O, proszę bardzo, a tu jest jeszcze postać jakiejś kobiety. Ale co tu się... Tutaj jest ta kobieta. Ale co z nią? Tego nie wiemy. Co z nią, tego nie wiemy. Po prostu tu leży. Prawdopodobnie martwa. Czy tak po oczach patrząc. Zobaczyć, jakie oni mają. Aha, ten ma po prostu ciemne i ten też ma ciemne. To nawet ciężko stwierdzić, ale skoro te jej oczy są takie wybałuszone i białe, to przypuszczam, że po prostu ona też już nie żyje w tej kajucie. Zobacz drugą stronę tego patyka. Taka zaostrzona, bo tu jest jakby rozbysk krwi na tym. Druga strona patyka, tutaj jest po prostu półokrągła, a tu jest taka, no taka dzida, powiedziałbym. No dobra, to chyba tyle. Tutaj też ten nóż jakiś jeden był, chyba ten, co ten go chciał użyć. Okej, to już wiemy. I tutaj możemy sobie zrobić chyba... O, pod Q jest spis treści. I teraz możemy sobie ze spisu pójść tu, tu i wiemy, o, to jest ta kobieta, co ją widzieliśmy, też osoba nieznana. Czekaj na kolejne wskazanie. Okej, dobra. Ale w sumie załoga
O. No przecież to też pewnie dużo kobiet nie było na tym, na statku. Robert William Edward Martin, John Alfred Charles Henry James Winston Marcus Thomas Emil Christian Olus Wiater, to nie Duncan Finley Edward Abigail. O, to jest jedna opcja, to jest Abigail. Jest jeszcze, aha, jest Nuncio Pasqua. Emily, no to też kobieta. Panna, Jane Bird, bardzo możliwe, że to też raczej kobieta. To są ci Formoza, pasażer. Co to jest Formoza? Okej, tu jest dosyć dużo też innych. No dobra, no to nie będzie takie proste, bo kobiet jest tu więcej. Jakoś dużo, ale jest. Dobra, to wyłączmy. No to nic, tu chyba musimy wyjść z powrotem. Tymi samymi drzwiami zawsze musimy wychodzić, to jest dosyć słabo. Ten typ spalowany, a spałowany powiedział się w trzech wspomnieniach, więc w pierwszym też możesz podejrzeć, gdzie on tam był. No nie, on się w drugim pojawił, bo tu skakał, ale wcześniej nie, wcześniej się nie pojawił. Okej. Proszę bardzo, mamy tą pułapkę i mamy to. Zobaczmy. A, najpierw to po kolei chyba, nie? Ten na górze powinien być w pierwszym. Abigail, twój brat, mój przyjaciel. Postrzeliłem go. Śmiertelnie. Czyli to jest Abigail. Czyli ona już nie żyła. Please forgive me. Masz męża. Dziękuję bardzo, kochanie. Troszkę mi się zagłuszył dźwięk, ale i tak widzimy, co się dzieje. Że Aniu, dziękuję ci bardzo, kochanie. Nie wiem, gdzie teraz przebywasz. A w sypialni, myślałem, że w łazience siedzisz na kiblu. Ale nie, w sypialni siedzi. Dziękuję ci bardzo, kochanie, za kolejnego subika. To jest 10 miesięcy już, no, za niedługo będzie rok. No dobrze, więc tak, wiemy, że kapitan, pomimo że został dźgnięty tutaj nożem, postanowił i tak się sam znaczy postanowił najpierw wszystkich pozabijać, a potem siebie. Powiedział również, że postrzelił jej brata śmiertelnie, więc prawdopodobnie to będzie jej brat. Okej, okay. No jest tylko chwila, a potem możemy się cofnąć. I jeszcze raz to. Pisze pod obrazkiem, w ilu wspomnieniach byli. Pisał, że w trzech pojawił się niby świadkiem pierwszej części. Okej, okay. No, zaraz zobaczymy. Okej, okay. Doświadczył. No to już wiemy wszystko. Doświadczył nieznanego losu. Znany już jego los jest. Mianowicie gość popełnił samobójstwo poprzez pistolet. Zastrzelił się, tak. Nie gwarantuje to poprawnego rezultatu. Losy są zatwierdzane trójkami. Zidentyfikuj poprawnie losy i tożsamość przynajmniej trzech osób, aby informacje zostały wpisane do książki. A, okej, trzy osoby muszą być, żeby to na pewno było okej. Powiedział Abigail. Twój brat, mój przyjaciel, postrzelił mnie śmiertelnie. Już wkrótce z tobą będę, już niedługo ukochana. Błagam, wybacz mi to wszystko. Okej. Jeden świadek, tylko on, dobra. Tyle wiemy. Okej, więc wróćmy. Zaraz zobaczymy tego ziomeczka też. I to jest ta Abigail. No właśnie, to jest Abigail. To jest to. I to jest ten ziomeczek. Zaraz obczajmy. Pod tabulaturą. Okej. Przejdźmy tu. Na spis. Załoga. Pani miała na imię Abigail, była tutaj jedna Abigail Hoscott Witherell. Okej, okay. To czyli ona była jego żoną w takim razie, więc nie dowiemy się zatem, jak nazywał się jej brat raczej. I czy to na pewno chodziło o tego gościa? Prawdopodobnie chodziło o tego gościa, którego zabił przed kajutą, ale no jakby jej nazwisko. O, proszę bardzo, to jest ona. Pasażer. Abigail Hoscott Witherell. Okej. Okay. Nieznana. A co tu jest tu? A, to jest los. Okej, okay, dobra. Przynajmniej tyle wiemy, że to jest Abigail.
Czy możemy... Jeszcze raz, tak. Cofnij tu. Tu, okej, okay. Czyli... Prawdopodobnie to był jej brat? Zastrzelony przez Roberta Witterella. Okej, okay. To był prawdopodobnie jej brat, ale nawet nie znamy jego tożsamości. Natomiast już wiemy, że to jest Abigail. Okej, okay. Czyli nam się przynajmniej... Przynajmniej nam się tak zrobiło. Życie na morzu. I teraz mówicie, że... Że ten pierwszy ziomek był w kilku wspomnieniach. Załoga, życie, słowniczek. Okej, dajmy tak. Koniec. Okej, ten jest jeden zastrzelony. Tak, i ten. Że ten był we wspomnieniach, w trzech wspomnieniach. Wspomnienie na mapie pokładu. Pierwsze wspomnienie, 126. Tutaj. A. Czy możemy zobaczyć to wspomnienie jakoś? Ten, ten i ten również. Kalizacja zwłok. Aha, tutaj był. Prawda? On po prostu skakał wtedy z góry. Ale czy możemy to jakby zobaczyć jeszcze raz? Tego ziomeczka? W sensie... Już dobrze, dobrze, spokojnie. Jej, już będę czytał czat. Tak się zastanawiam na razie, jak gra funkcjonuje. Pewnie jeżeli się cofnę do tego ziomka, to będę mógł wyjść tu na górę i zobaczyć, że on tam wskakuje. Ten pierwszy to powinien być jej brat, to tyle to wiem. No nie mam dwóch nazwisk, mam jedno nazwisko. Ma dwa nazwiska. A, że nas dwa nazwiska, o to chodziło. Myślałem, że ja mam dwa nazwiska do wpisu. O nie, ona ma nazwisko panińskie jeszcze przy tym, to prawda. Załoga. Czyli Abigail. Ma Hoscott Witterell, czyli Hoscott, czyli tak jak mówiłem, to był pierwszy oficer. To był pierwszy oficer. I możemy chyba go tutaj po prostu odkryć. O, ten ziomeczek i jest to William Hoscott, pierwszy oficer, tak. Dobra. No dobra, dobra, to mamy wpisane. Czy teraz, aha, dobra, czekajcie, a to, no to Abigail co w sumie się nie dowiemy. Po prostu tutaj jest martwa i tyle, możemy tylko się dowiedzieć, która to postać była na zdjęciu. Teraz tak będziemy musieli przejść. Przydałaby się emotkę wywracania z tego, kiedy Honda nas ignoruje. I to jest pomysł! Ja mogę zrobić taką emotkę, nie ma problemu. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery ksiki. Czyli cztery martwe osoby, tak? William Hoscott, tego nie znamy. To jest strzelec, ten też nie wiemy kim był. No i to jest Robert. I tu jest koniec. Czyli to był ten ostatni... Czyli to była ostatnia po prostu ekipa i oni po prostu zginęli na samym końcu. Dobrze. I to było w okolicy Madery. Dobra, to wiemy, to wiemy. Natomiast teraz tak, coś jeszcze chciałem sprawdzić. Wyjść z tego. O właśnie. Wyjdźmy tu. Do tego ziomeczka. Dobra, to już wiemy. Zostań Bogiem, czy na całą grę Hunta cię potrzebuje, okej. Okay. Jest ten ziomeczek, faktycznie, macie rację, on tutaj wchodził. To ten. No właśnie, bieg tu z nożem. Ale no jakby z jego tożsamości nie odkryjemy w ten sposób. No wiemy, tak jak mówiłem, po prostu tutaj podszedł i przeskoczył właśnie, żeby zajść kapitana od drugiej strony. Ale na razie nam to nic nie da. Możemy teraz... A, i tak nie możemy przejść tam dalej. On stoi w drzwiach. Dobra, tu wychodzimy. Tak, tak, tak. No i teraz możemy jeszcze tą panią obczaić. Co z nią się stało? Bo ona na pewno zginęła wcześniej i tutaj po prostu leżała. O, okej. Okay. No dobra, tutaj się scenaria mocno zmienia. Wow, macki tutaj są. I Boże, ilu tu świadków, ogrom. Tu jedna osoba, tutaj trzy osoby.
Tutaj jeden ziomeczek ucieka, czwarty. Ona została zmiażdżona masztem. To przynajmniej wiemy, jak zginęła. Tu kolejnych dwóch ziomeczków. I tam jeszcze ktoś. Jesus, tu to będzie roboty, a roboty w tym momencie. Okej, okay, dobra. To nic, to już wiemy. Tak, wiemy, jak się nazywa, wiemy, jak zginęła. Została zmiażdżona masztem. Aha, dobra. Tych będziemy musieli teraz wszystkich rozpoznać. Tu jest któryś z oficerów. On stał z drugiej strony tego. Otwórz książkę w trakcie badania twarzy, by przejrzeć ryciny. Okej. Okay. Okej, okay, i wiemy, że to był ten pan. Tu mamy jakichś ludzi. Ten pan tutaj też z tyłu, czyli też ktoś z tej załogi. Następną kobietę, która była zaraz za tą. Jak fajnie jest wycięta. I tam mamy jeszcze jakąś dziewczynę chyba? Dziewczynę albo dziecko, zobaczymy. Welcome to hentai. Tak. Okej, okay, zguba. Okej. Okay. Jeszcze tutaj byli. A popatrzcie, że są, nie są zgodnie ze szlakiem, tak? Jakby X jest przesunięty. Zwłoki przeniesiono po śmierci, tak to wiemy. Abigail Hoscott Witterell, pasażer, doświadczyła nieznanego losu. Już wiemy, co doświadczyła. Została. Została co? Powalona? Ogon kopyta, skrzydło to nie. Duszona, została uderzona. Albo zmiażdżona bardziej. Bestia, działo, kamienie, ładunek, takielunek. No właśnie, jako przez bestię, czy przez takielunek? Zmierzone przez straszną bestię. Doskonale, los trzech osób został poprawnie ustalony. Aha, czyli jednak jest. Aha, i wtedy tu się do książki wpisuje, tak? Ten pan, no i oczywiście kapitan. No dobra. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Jak zegarek, wiecie, bo się będzie obracać, nie? Ale to 3, no to 60 się raczej nie zmieni. Dla mnie wszyscy wyglądają jednakowo w tej grze. No i tak naprawdę właśnie o to chodzi, nie? Że tutaj wszyscy wyglądają bardzo podobnie i musimy po prostu ustalić, kto jest kimś. Kto jest kim. Okej. Okay. O, dobra. Czemu nam się telepie zegarek, to nie wiem. Okej, okay, tu jest... Tu jest ta dziewczyna jeszcze za Abigail. Starszy się telepie zegarek, ale chciałbym jednakowoż coś zobaczyć najpierw, kogo my tu mamy. To jest ten pan, się myszka telepała. Czyli też ktoś ważny. Tu są dwie osoby. To jest ten, co wcześniej. I tutaj kogoś, wow. O, fuck. Ten ma te tatuaże, okej, okay, nie jest charakterystyczny. Jemu to coś urwało pół ciała. Ten pan jest tutaj w meloniku, też jest charakterystyczny dosyć. I ten tu dźga potwora. A to jest prawdopodobnie Bossman, bo ma taką koszulkę jak Bossman. Dobra, akcja, o co chodzi? Coś się zmieniło, coś więcej jest, tak? A, możemy teraz badać... Jakby postać wewnątrz wspomnienia, chyba o to chodzi. Tylko przy niej się nam to otwiera, czy przy innych nie. Tylko przy tej postaci nam się to jeszcze sprawdzimy najpierw, bo to będzie, a, chata, bo ja mam tam to zrobić, nie czytasz czatu. Ale nie, widzę, że tylko przy tej jednej postaci nam się otwiera, czyli przy jednym wspomnieniu inne wspomnienie otworzymy. Włócz chorą cukrzycę, żeby się rzucała na hondę, jak ignoruje czat, tak. Tak, 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 no to właśnie o tym mówię, że pokazuję następną martwą osobę. Tak, trochę incepcja. Retrocepcja, o właśnie. Okej, okay, tylko nie mogę, o teraz się mogę ruszyć. O i każe mi wyjść tam. Okej, okay, i pokaże mi tutaj zwłoki tej osoby, tak? Okej, okay, dobra. No i jest, tyle z niego zostało. Aha, i teraz się przeniesiemy do jego wspomnienia. Znaczy, to się praktycznie działo w tym samym miejscu, ale i tak jakby odblokowaliśmy coś innego. Ech.
O, popatrzcie, widzimy go w innej wersji teraz. On tu ciął tego krakena, no to kraken, tak? Ciął go mieczem, ten go chwycił dwiema mackami i po prostu go rozszarpał. Na pół. Tu jest ten ziomek inny, co go próbował ratować. A, to jest jeden z tych. Oni tutaj trzymają kogoś. Jak do tego strzelają. Tutaj się chroni jakiś inny ziomeczek jeszcze. Aha, on był tutaj tuż obok. Czyli są z jednej ekipy. Albo są bossmanami, albo są tymi jak się kurwa nazywało? Słowniczek o... Midshipmanami. Mi się wydaje, że to może być Midshipman albo Topman znowu, nie wiem. Takie lunek to są drzewce, liny, łańcuchy podtrzymujące maszty służące do utrzymania. Okej, okay, takie lunek to jest to oposażenie u góry. To wiemy. Okej, okay, tutaj mamy ziomeczka w tym cylinderku. To już go wcześniej widzieliśmy. A rzuca strzelbę do innego ziomeczka. Myślę, że te czapki też są charakterystyczne, nie? Może po prostu jedna z danej grupy ludzi mają czapki takie same, okej. Okay. No tak naprawdę na razie tutaj no, dużo się dzieje, ale to i tak musimy tego jednego ziomeczka oznaczyć najpierw. Okej. Okay. Świadków było... 12 świadków było obecnych, tak. Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? Wiemy, że został rozerwany, rozdarty na strzępy, rozszarpany. Rozdarty na strzępy, a czym się różni... O Boże, nie tak. Czym się różni rozszarpany przez straszliwą bestię? Rozszarpany, a rozdarty na strzępy. Nie wiem, czym to się może różnić. Imienia jego nie znamy. Ale przez straszliwą bestię, czyli to będzie poprawne, bo nam tak napisało. Okej. Okay. Znowu nam się telepie, czyli znowu mamy jakieś następne zewłoki gdzieś. To kolejnych ziomeczków. No trochę ich tu jest. Okej, okay, temu... Może on mu rzuca tą broń do tego ziomka. Tak, popatrzcie, że on rzucał, czyli tak, wiecie, od dołu. A ten próbuje złapać w powietrzu, żeby strzelać do niego. Tutaj mamy kolejnego, który próbował... Aha, to są ci, co widzieliśmy. Aha, próbował mu tu pomóc. Tu jest jeszcze gościu jakiś. Jakiś tam brodacz. Nawet odcięli mu jakąś jedną mackę. Tutaj jest jakiś następny kolega. Tu jeszcze jeden, w czapce, jakiejś oficerskiej, czyli to oficer. Okej, powinniśmy teraz znaleźć jeszcze w takim razie jednego martwiaczka tutaj, tak? Ten, no tak, no w sumie ten co go widzieliśmy wcześniej. Nie za bardzo możemy jego twarz zobaczyć. Rozdarty to raczej na pół, rozszarpany to raczej na więcej części. Właśnie rozszarpany to mi się kojarzy bardziej jakoś tak z... Aha, no teraz idziemy tam, tak. Rozszarpany to mi się bardziej kojarzy jakby z fora psów czy wilków kogoś, wiecie. A tak rozdarty? Jak to było? Rozszarpany i rozdarty. No to rozdarty raczej tak, na, jakby przedrzeć kartkę, czyli no, na pół raczej. Okej, no tak, on tutaj zginął. Obok. Poskładał go jak origami. No, mam ochotę w to zagrać jeszcze raz. No, poważnie, ale teraz ja ogrywam. Musisz pomóc, jak coś, Saskia. Ale po tych filmach będę musiał od pół roku czegoś pozapomnieć. No właśnie, ja oglądałem chyba dwa pierwsze odcinki u T-Volta, albo nawet trzy. Nie, chyba dwa. No, tylko do tego momentu, jak ta Abigail się pojawia w tym łóżku, nie? Po raz pierwszy. Nie wiedziałem, jaki jest jej los, tylko wiedziałem, że kapitan popełnia samobójstwo. Tyle wiedziałem. Więc nie wiem, w którym to odcinku T-Volta był. U T-Volta było, czy w pierwszym, czy w drugim już. Natomiast... Okej, okay, dobra. Co z tym ziomkiem się... Czy ten ziomek jest tam? Tak, ten ziomek jest tutaj. To eksplozja go rozwaliła. Okej, okay, to jest ten ziomek pod takim śmiesznym białym krawatem, czy tam, nie wiem jak to się nazywa. Ten tu się trzyma. O, to ten nasz kolega z tatuażami, który zginął zaraz potem. Tu znowu gościu w cylindrze. Okej, okay, no co z tym panem się stało? Wziął i wybuchł. Zarazem z resztą.
rozkabumowało go. Kabumowało go, no okej, okay, dobra. Też może być rozkabumowanie. Okej, okay, czyli co, możemy włączyć tak naprawdę ten? Mogę sobie to chyba przyspieszyć. Możesz chyba zejść pod pokład. Tak? Właśnie wydawało mi się, że nie mogę, ale zaraz to zobaczymy. Okej, okay, tu następny. Tak. Kim jest, nie wiem, ale w jaki sposób zginął, to już będę wiedział. Eksplodował chyba, no. Zginął wskutek wybuchu. No raczej nie on eksplodował od środka, ale zginął na skutek wybuchu, tak, to prawda. No kabum, no. To prawda. Dobra, zejdziemy, spróbujemy zejść pod pokład. Tam jest jeszcze jeden ziomeczek, widzę. To jest, a ten z tą czapką oficerską. Ale zejść tutaj niżej nie mogę, niestety. Czyli on był jeden z pierwszych, który tu zginął na pokładzie. O, proszę bardzo, jakie dzisiaj suby wpadają jeden po drugim. A tak, bo początek miesiąca, zapomniałem, akurat tak weekend wypadł. Dziękuję bardzo Ozilas za kolejnego subika, bardzo mi miło. Witamy panią serdecznie. Może miał wybuchowy charakter. Tak, dokładnie. No, jakby nie jest, że jakaś beczka wybuchła, to po prostu on wybuchł, potwora. Poczekajcie chwileczkę. Ach, dobra, już jestem. Chłop miał bliskie spotkanie z gilotyną, drugi bawił się w piromana, a trzeci co, całował się z żabą? O, tego to ja nie wiem. Dobra. Głos? O, jest głos, dobra. Czyli wziął i wybuch. Ten tu jest tak troszeczkę obwiązany. Nie wiem, czy to dobrze być tak obwiązanym linami. Ale tak naprawdę no nie znajdziemy na razie żadnej po prostu informacji o tym, kim te osoby są, poza tym, że ginęły. No chyba, że ich przyporządkujemy do jakichś tam grup. Na razie nie wiem, kto jest w jakiej grupie. Tu jeszcze jeden ziomeczek jest, proszę bardzo. Z turbanem na głowie. To jego pochodzenie może będzie łatwiejsze do ustalenia, ale on tu spada. Czyli on był topmanem prawdopodobnie. Możliwe, że część w ogóle z tych ludzi właśnie była topmanami, bo oni mieli się tymi masztami zajmować. Ten spada, więc raczej jest tym topmanem. O, a tutaj co? Tu jakieś zwierzę było w takim układzie. Okej. Okay. Tu są drzwi do wyjścia. Właśnie tak szukałem, ale tędy wyjdziemy. Rajsza usłyszała, co mówię, to co wy, że mic muted. Miałem muted jak ten, jak tu siadałem, no. Okej, okay, to ten. Teraz możemy zejść pod pokład, tak? Czy znajdziemy tu kogoś znowuż jeszcze? Okej, okay, tutaj nie wejdziemy. No, dokładnie, ci ludzie na statku to byli dosyć samotni, nie? Tak płyną i płyną miesiącami, trzeba było sobie szukać rozrywek. No i tu mam jakiegoś ziomeczka przygniecionego armatą. Całowanie sobie z krakenem to na pewno słaby pomysł, zwłaszcza, że jamy gębowe jest głęboko pod wodą. Chyba żaba lepsza. No, łajba się przechyliła i gościa po prostu zmiażdżyło to działo. Okej. Okay. To stał niedaleko kapitana podczas egzekucji, więc to też nie był ktoś... Ktoś, no, może nie jakoś wysoko postawiony, ale nie jakiś pasażer na gapę na pewno. Tu mamy brodacza. O, drugi raz go już widzimy. Z tą czapką oficerską. Jeżeli nie był pierwszym, to drugim oficerem najwyraźniej.
Tu tego kolegę też widzieliśmy przy tej akcji z Krakenem. A tu natomiast jest czyjaś połowa. Okej, tu jest taki pan. A, czyli tutaj tego pana przywaliło to działo. Z tym panem nie wiem za bardzo, co się stało, bo nie widzę drugiej jego części. A tu jest jeszcze inny pan zgnieciony. Żeby ktoś zawaliłem. Aha, on skakał na bungee i tamten ziomek, tylko mu linę zajebali, no tak. Okej, okay, kim jest ten człowiek? Nie mam znowu pojęcia, ale przynajmniej wiemy, że został przygnieciony chyba. Rozszarpany, duszą utopiony, zmiażdżony przez działo. Przemieszczone działo, tak, nie mam pojęcia, kim był. Co najwyżej na zdjęciu jeszcze go zobaczyć. Właśnie stał tutaj. Popatrzcie, ale tego ziomka możemy zidentyfikować? No, któryś z oficerów to był na pewno. Nieznany oficer. Aha, no to że to oficer, to ja kurwa wiem. Po czapce nawet. Drugi, trzeci albo czwarty. No, któryś z nich. W trzech wspomnieniach. Zaznacz wspomnienia. Ale już jest takie, okej, możesz coś o nim powiedzieć więcej. Dobra, ja wiem, że jest kolejne ciało, ale tak właśnie cały czas tylko te ciała i ciała, a ja nic tu nie wykminiam. Okej, okay, możemy zaznaczyć wspomnienia, możemy jakoś te wspomnienia przejrzeć, czy... Okej. Okay. Okej, okay, to było jedno, to było drugie wspomnienie i trzecie, bo tutaj. On też tu był, nie? No właśnie, też tu był, ale... Którym on jest oficerem? No nie mam pojęcia. Przynajmniej tyle wiem, że oficer. Na początku ta gra jest chaotyczna, bo nic nie wiadomo, jak się ogarnia, kto jest, co to jest satysfakcja. No przypuszczam, dlatego okej. Okay. Oficer stał blisko kapitana, jakby nie patrzeć. Tak, ale no, którym był oficerem, nie? W sensie, był to oficer, stał blisko kapitana, ma ładną czapkę, ale nie jest on pierwszym oficerem na pewno, bo pierwszego oficera zabił kapitan, nie? To był kapitan, to był pierwszy oficer, to mógł być na przykład drugi oficer, to powinien być trzeci oficer, a gdzie jest czwarty oficer? Czwarty oficer chyba jest w innym miejscu, z tego co pamiętam na zdjęciu. Nie wiem, czy nie na tym? Gdzie jest oficer czwarty? Też powinien mieć czapkę oficerską. To będzie czwarty oficer. Prawdopodobnie. Okej, okay, tych ludzi tutaj nie oznacza. Czyli ci będą istotni, a ci będą nieistotni, czy? No tutaj nic nie zwraca żadnych twarzy, nie? Tak samo jak tego gościa. Jaki to jest teraz rozdział? Zguba. Siódmy. Siódmy rozdział Zguba. Tak. Drugi, trzeci albo czwarty. Dobra, znaczy prawdopodobnie drugi oficer, ale na razie nic nie wiemy. Jakby ewidentnego tego nie mamy. No tu mamy kolejne dwa trupy, tak po prawdzie. Chciałem się im przyjrzeć, ale zegarek chyba mi nie pozwala. O, teraz mogę. Wiemy, że to ten ziomeczek tutaj zginął. No i mamy jeszcze to. O, to jest ziomeczek, który wydaje rozkaz strzelcom. A to ciekawe, co on tu robił. Taka zbieranina tych z różnych grup w tym momencie. No dobra, daj wajtajk. Teraz nam każe tego zobaczyć, ale kurde, a tego nie możemy. Dobra, zobaczmy tego ziomeczka. Okej. Okay. Aha, musiałem kliknąć, żeby się dopiero tak. No tutaj mamy tego jednego, no, ale przecież tutaj pod wózkiem działa też jest jeszcze inny ziomeczek zginięty. A tu mamy sobie przejść, czy co? Ale zginął tu. Aha, to musiało sobie polecić naokoło, żeby dopiero nam pokazać, czyli co? Ten, skoro tego gościa jest pół,
No i to przecież działo nie wystrzeliło, bo jest ten... To coś jest włożone, tak? To się upychało przecież do działa. Więc jak on zginął? Czy coś... Aha, macka tu przeleciała przez pokład, może go po prostu zrozerwało na pół. Ojej, ci mam czarną blaszkę, doczekałem się. Proszę bardzo, Saskia, czarna blaszka dla ciebie. Okej, okay. Po prostu go chwyciło i zaczęło go, że tak powiem, konsumować lekko. I postanowi wystrzelić z tego działa. A, to dlatego ono poleciało w tą stronę. Dobra, to ma sens. To działo nie brało udziału w tej akcji. Tu był ten ziomeczek. Wziął go kraken, zaczął zaczął, wiecie, dziamgać, czy tam szarpać. I drugi koleś, chcąc go ratować, czy właściwie nawet nie ratować, co po prostu strzelić w maskę krakena, wystrzelił z armaty i sam prawdopodobnie zginął pod tą armatą. Czyli ten koleś został tak naprawdę rozerwany przez tego, nie tyle przez krakena, co przez armatę. Został postrzelony z armaty. Okej, okay. Aha, dobra, to nam się musi dopiero pokazać. Tutaj mamy jeszcze tego kolesia, ale go nie widać teraz. O, proszę bardzo. Tu jest ten strzelec, co zginął na samym końcu. Tu znowu nam się pojawia ten ziomeczek. Tu znowu się pojawia ten ziomeczek, okej. Okay. Ekipa się zawęża. Czy przydało się znaleźć potem jakąś notatkę, z której by wynikało, że o, na przykład podczas ataku krakena ten i ten ziomek albo w taki sposób zginął i wtedy byśmy dopasowali, wiecie. Okej, tu mamy dwie postacie. Okej, czterech było świadków obecnych. Ten ziomeczek i... No właśnie, tego już znamy, jego los. Uderzony. W jaki sposób zginął. Ląd, lokalizacja zwłok. Okej, ale... To ten ziomeczek na pewno został zastrzelony z działa, a sprawcą był nieznany napastnik. No właśnie. Znany osobnik. Jeszcze nie czekaj na wskazówki. Okej, okay, kto go wziął? Ten nieznany wróg, bestia. Aha, możemy sobie tak ustawić, żeby dać, że okej, okay, nie wiemy, ale o, nieznany steward tutaj jest jeszcze jakiś. A że któryś ze stewardów, okej, okay, to ma też sens. Dobra, i kim jest ten człowiek? No to jest człowiek, który go... Prawdopodobnie o niego chodzi jako tego, który wystrzelił. On został zmiażdżony, bo popatrzcie, że oni tutaj idą z jakąś... No ten idzie z tym takim ubijakiem do działa. A oni obaj zginęli tak samo i da się dać krakena jako sprawcę. Czy ten, według mnie, nie zginął od krakena? On został rozwalony z działa. Jakby w dobrej wierze, powiedzmy. Znaczy, raczej nie dało się go już uratować. Chyba, że wystrzał poszedł w krakena i ten... No ciężko stwierdzić, czy wystrzał poszedł w krakena, czy w niego. No wygląda, jakby to on oberwał z tej perspektywy. No i tu jest ten cały czas ten jeden ziomeczek, ale nie wiem, czy to o niego chodzi. No dobra, no to jest niby tak, okej. Okay. Ale to przez bestię. No ja wiem, no ale jakby stwierdzam fakt, nie? W sensie, przecież bestia nie wypaliła w niego z działa. Wiem, że bestia go rozwaliła, ale... Znaczy, bestia go zaczęła konsumować, no ale to raczej działo go rozwaliło, a sprawcą był ten ziomek, a nie... Przecież kraken nie wziął, nie odpalił lądu. Ja musimy iść za tym głównym, żeby wejść do tego samego miejsca. Tak, wiem, że on tu leży. Dlatego miałem go w tej samej kartce nawet. Logika w tej grze jest trochę dziwna. No, znaczy, ja nie wiem, może logika w grze jest dziwna, może ja mam dziwną logikę. No, ja się nie zgadzam z tym, że to bestia go zabiła. Zgaś iskrę. Okej, okay, no dobra, teraz już widzimy coś innego zgoła. No, proszę bardzo. Tu jest ten ziomeczek. Aha, to jest ten.
A to był ten, czy jego trzyma... Aha, bestia trzymała zarówno działo, jak i tego gościa. Oni mieli już odpalone. A, okej, okay, dobra, to tyle. Teraz jest więcej. Teraz wiem więcej. A, okej, okay, w takim razie... To on tu zginął, czy on tu zginął? To jak ten zginął w takim razie? Czy ja mam go na tej samej stronie. Co tego? Działo jest ewidentnie wycelowane w tego gościa tu. On mnie zasłania. Ja już nie wiem. Tutaj ważna jest też narodowość, czasem akcent, którym postacie mówią w dialogach. A, no tak. Okej. Okay. No to jest ten, który, o właśnie, ładować ręce w ruch, wycelować gotów, nie zgasić iskrę. No i jego wyrąbało do tyłu. Więc on na pewno zginął rozwalony, znaczy tak jakby powalony, nie powalony. Spłonął, a strzelony zmiażdżony przez działo. On został na pewno zmiażdżony przez działo. Kim jest, nie wiem. Natomiast... Na dziobie to nie. Natomiast no właśnie ci. Wysadzony w powietrze wystrzałem z działa, a sprawcą był nieznany napastnik. Ha. Chyba, że to ten został rozwalony przez mackę. No się pytanie, czyje ciało... Troszeczkę to wspomnienie było takie dziwaczne. To poprzednie. No bo jakby widzieliśmy tam jakieś zwłoki, ale teraz dopiero widzimy, że tu były dwie osoby, a nie jedna. To może ten ziomeczek został... rozwalony przez działo, a ten został zabrany przez tego. A ten został zabrany przez Krakena. Czyli dwaj zginęli tak samo w tym samym momencie. I według ciebie to bestia wystrzeliła z armaty, tak? No może, no to właśnie dlatego mówię, to dziwne, bo widzieliśmy jedne zwłoki, a teraz się dopiero dowiadujemy po trzech wspomnieniach, że tak naprawdę ich było tam dwóch. Okej, okay, to wyrąbało i tak, no to co mam tutaj napisać w takim razie? Okej. Okay. Przez działo. Szereg świadków obecnych. Ten jest. No dobra. Czyli co? Ten ziomeczek i ten ziomeczek zginęli w ten sposób, tak? Zastrzeleni przez działo. Ten dziadek został... Nie no, jeżeli kula armatnia... Wiecie, bo ja myślałem, że to Kraken rozerwał burtę. Kraken tylko włożył maskę przez okno. Poszedł strzał, rozerwało tych gości, rozerwało też burtę, nie? Więc jakby połówkę ciała widzieliśmy tego ziomeczka, a tego ziomeczka po prostu zdezintegrowało prawdopodobnie. Nie pamiętam, o co chodziło z osobą, czy zginęli w ten sam sposób. No możemy, znaczy zginęli na pewno w tym samym momencie, ale niekoniecznie w ten sam sposób, bo zobaczcie, że po prostu możemy i temu nadać. Myślę, że na razie zrobimy tak samo. Oczywiście, jeżeli coś będzie nie tak, to będziemy wiedzieć. On też został zastrzelony z działa. Sprawca był nieznany, no. No ktoś. No nie bestia na pewno. Na pewno nie bestia. Czy to był marynarz, czy to był midshipman? Nie mam pojęcia, jak ich nazwać. Na pewno nie był to oficer żaden. Bo tak to by oficera moglibyśmy zawsze oznaczyć, ale tak to nie mamy pojęcia. Jeszcze możemy tutaj... Aha, tu są już drzwi do wyjścia. A i co? Zobaczymy, jak to będzie. Okej. Już jestem. No właśnie, i możemy... Aha, teraz wróciliśmy do tego poprzedniego... tego, nie? No, zobaczcie, tego tu gościa nie ma. Ale też, wcześniej widziałem tu pół ciała, a teraz widzę
ciała więcej plus rękę. I myślę, że to jest ten dziadek z tyłu, natomiast ten tutaj, no to... Co jest tam? Co to jest jakaś świecąca się gwiazdka tam na morzu? Mam coś z tym zrobić, czy nie? No mówię, tego ciała tego drugiego gościa w ogóle tutaj nie ma, nie? No, proszę bardzo, tutaj rozerwało tak samo... Tutaj już nie. Kolejne armaty. Nic, pootwieram i zobaczmy, że coś tutaj będzie. Może coś tutaj gdzieś będzie jeszcze. Nie wiem, czy to jakaś kuchnia, czy coś. No to wygląda jak latryna chyba. Albo zmywak, nie wiem. Ciężko stwierdzić w tej grafice. Okej, okay, aha, jeżeli drzwi nie da się otworzyć, to mają krzyżyk pod klamką. Jeżeli się da, to jest jedynka rzymska. Tam kreska pionowa, nieważne. Okej. Okay. A trzeba może gdzieś tutaj kogoś znajdę, może jakiegoś martwego człowieka albo coś. Ho, proszę bardzo, jest. Mówiłem. Mówiłem, że jest. Jeszcze tak się rozglądam, ale to chyba tam pójdziemy. Ło, co to? A tak ten masz tutaj działa? Jezus, ale dziwacznie. Trzeba było po nim przechodzić na drugą stronę, czy pod nim, czy coś? O, tutaj też jest ktoś. I tu, i tu. I tu, i tu. To ciekawe. Dobra, no nic, pójdziemy tam, a potem się cofniemy najwyżej. Ja już teraz nie wiem, w której rzeczywistości ja jestem, czy ja już wszedłem, nie wiem. Odpalajmy to. Czy on srał? Boże, gość próbował się wystrać z burty i go po prostu kraken dopadł i go zmiażdżył? To jest dopiero najchujowsza śmierć. ES, co to kurwa jest ES? ES, what? Czasem warto spojrzeć na mapce, gdzie trup leży albo skąd wychodził. Ten tu zdziwiony, bo coś usłyszał dziwnego. Mi się wydaje, że to będą ci mi trzy menu, bo oni tak wyglądają trochę jak skazańcy jacyś, ale może ten. Okej, okay, tutaj jeszcze, czyli to był pierwszy, który zginął. Okej, okay, tu jest tych dwóch. O, to jest ten, co został zmiażdżony. Nie, czy wybuchnięty? Już nie wiem. O, tu kapitan. Nie, to był ten drugi dziomek. Dobra. S to jego inicjały. Tyle to zrozumiałem, tylko dlaczego on tak jest na mapie zaznaczony? Jako ktoś, kto doszedł w ostatniej chwili, czy co? Okej, w jaki sposób zginął, to wiemy. Na pewno. Został uduszony, rozszarpany, zmiażdżony po prostu przez bestię. Nieznany osobnik. ES. Na pewno nie był to żaden oficer. To był ktoś, kto jakoś chyba mógł dołączyć w ostatniej chwili ewentualnie. Marynarz. To nie. ES, ES. No raczej nie Emil. Emily Jackson nie. Edward Spratt, artysta z Anglii. Możemy założyć, że to on, ale najpierw chodzimy sobie do mapki. Załoga, o właśnie. Nie tak. Nie, kurde. No wyjdzie człowiek z tego bez sensu i
Nie o to mi chodziło. Daj mi wrócić do tej pieprzonej książki, ale kupa to jest czasem. W sensie, jakby wyszedłem przez przypadek i nie mogę do tego wrócić już, czy co? Bo jak wciskam tab, to jest tylko mech. Tam u góry ktoś zginął. No dobrze, ale no nie. Nie, to nie tak, no. Ja chciałem tym ziomeczkiem się najpierw zająć. Teraz muszę iść tam. On jest artystą Edward Spratt. Dobrze, jakby ja rozumiem, znalazłem, owszem, ale chciałem to zweryfikować, a na razie nie bardzo było jak. W sensie, ja niekoniecznie chcę, żebyście, wiecie, mi potwierdzali, tak, to co znalazłeś już na pewno dobrze, bo ja chciałbym najpierw zweryfikować po swojemu to. Ale wygląda na to, że tak, i jako artysta może być jedynym, który po prostu nie jest ujęty na tym zdjęciu, dlatego że po prostu nie był częścią ten. No, na razie tak założymy, że to był ten artysta. Miałem z tego wyjść. Okej, okay, więc dajmy, że to jest ten Edward Spratt cały. Okej, okay, został zmierzony przez bestię. Ale nic, musimy dalej iść za tym. Teraz do góry. I to nie ten ziomek. On był tu? No tu mamy tych już ciała, mamy poustawiane. No tutaj, na którymś z tych był, nie? Tu. Czemu to się tam dalej świeci, to nie wiem. Dobra, czekajcie, bo coś nie ruszyło to gówno białe za nami. No właśnie, musimy poczekać, żeby nam to wskazało ciało i wtedy dopiero możemy. A chodźze. A, tu poleciało. Okej. Okay. No i dawaj. No, a chmurka jest troszkę upośledzona. Po prostu wolałbym, żeby ona leciała i ten ślad po niej zostawał długo, a nie jeżeli tak o. Przeklęty Duńczyku. That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. Oh, I shouldn't have waited so long. No, don't. Okej, dawaj do szalupy i ten wyszedł i przywalił. To kto tu w końcu zginął? Ten ziomeczek zginął? Okej, to jest sprawca. A to jest taki ziomeczek. Dobra, nic do końca tutaj nie rozumiem. Jest ten. Kto jest tym Duńczykiem przeklętym? Musimy na coś tu poczekać. Tu jest jeszcze jakiś ziomeczek. Ma... Okej. Okay. Czy przypuszczam, ten ma jakieś tu papiery i tak dalej. To może on jest tym Midshipmanem? Staram się po strojach, wiecie, zrozumieć, kto jest kim. To jest jakiś zwykły marynarz po prostu chyba. To są strzelcy. Jest ich czterech, bo czterech powinno być. To na pewno są oficerowie w tych czapkach i kapitan. I tu jest jeszcze jeden oficer. Kim zatem są ci w melonikach, w czapeczkach i tak dalej? Czy tu są zwykli marynarze? Cholera wie. Jeżeli jest pluton egzekucyjny, to przypuszczam, że cała śmietanka towarzyska musiała być tutaj, obecna po prostu. Dobra. Okej, okay, temu przywalił, ale dobra, zobaczmy jeszcze raz ten dialog. Edward Spratt. Nie, musimy poczekać, aż to się... Tak, czy możemy... A nie, kusie przechodzi obok tylko. Zaraz, zobaczymy. Dajcie mi wejść. Dajcie mi wejść po moim tropie, przeklęty Duńczyku. Tak twierdzisz? Tak twierdzisz. Nie ma co szukać guza, chłopaki, dawaj do szalupy. Myślałeś, że zapewne zabiłeś mojego brata? Co to był wypadek przez liny? To nie była jego wina, wszystko widziałem. Kłamstwo, to nie było czekać tak długo. Nie rób tego i nagle jeb, czyli
Ten chciał wejść, a ten go nazwał Duńczykiem przeklętym. O właśnie, ten, który zginął, ma krzyżyk na sobie. Czyli on chciał wejść do szalupy. On chciał wejść do szalupy, a drzwi się otworzyły, a ten go zaatakował. W takim razie to był ten człowiek, tak? Dobrze, jeszcze raz zobaczmy. Tak, to był ten człowiek. I on był Duńczykiem. W jaki sposób zginął? Został uderzony. Zginął uderzony, stracił głowę. Zmiażdżony, żyje. No nie, no został uderzony po prostu. No powalony ogon, skrzydło, coś tam to nie. Został uderzony. Nieznany osobnik. Był Duńczykiem. Czy mamy kogoś, kto jest tutaj Duńczykiem? Anglia, Francja, Anglia, Ameryka, Irlandia, Austria, Polska, Szkocja, Anglia, Włochy, Anglia, Formoza, nie wiem co to jest, Formoza, nie wiem, India, Szwecja, Walia, Irlandia, Anglia, Persja, Szkocja, Anglia, Chiny, jest, Lars Linde, to jest chyba jedyny Duńczyk tutaj. Okej, no to proszę bardzo, to jest Lars Linde, został uderzony, sprawcą był, no ktoś. Wiedział, jeszcze zdajcie to. Zabiłeś mojego brata. Po moim trupie przeklęty Duńczyku. Nie ma co szukać guza, chłopak i dalej. Myślałeś, że zapomnę, zabiłeś mojego brata. Pytanie, czy to miało miejsce na statku. Ale możemy zatem poszukać jakichś dwóch braci jeszcze. Tutaj w książce. Gdybym tylko umiał ją obsługiwać. Załoga. Dwóch braci poszukać, ale raczej gdzieś wśród marynarzy albo czymś takim, czy czegoś, co, no przy czymś takim, nie? Tu mamy marynarzy. Brennan, Buff, Hagan, Shirley, Pitys, Diom, Wasim, Akbar, no to raczej nie. Walia, to jest ten Linde. Peter, Stoporów. Ciężko tu będzie znaleźć dwa takie same nazwiska. Tu jest jakiś Lanke. To był Linde, ale to nie to. Bo ten mógł być jakimś midshipmanem, na przykład Lanke, Milroy, Herstig. Trzeba by wszystkie nazwiska tutaj przepatrzeć. Stewart, Sati, Dalmos, Galligan, Andersen. Tu dalej Spratt, Dallon, McKay. Raczej ciężko, tak? No chyba, że tu gdzieś z tych bieglejszych. Mamy Hoskat, to już wiemy, że nie. Nichols, Perot, Davis, Klestil, Miner, Evans, Wallace, Smith. No i weź tu sobie szukaj. Dobra. Próbuj kraje porównać, może będzie łatwiej. No ale to też, żeby dało się to jakoś poszeregować, no. Musimy założyć, że z któregoś jest i po prostu w ten sposób, nie? Jeżeli ten był Duńczykiem, a on był jedynym i się nie lubili, na pewno nie był, znaczy nie był Duńczykiem, bo nie ma innych. Przypuszczam, że byli Anglikami. No to mamy Brennan Buff, Shirley Peters. I jest drugi Peters, Nathan Peters i Samuel Peters. No to może to był któryś z nich. Ten drugi Peters jest... Tu marynarz i tu marynarz. No to bardzo prawdopodobne, że to było dwóch tych. W takim razie. Załóżmy, że to byli Petersowie. Czyli został zabity przez któregoś Petersa, ale nie wiem którego. Ale to nie znaczy, że nie możemy stwierdzić, że... nie ten. Że on został zabity przez marynarza. Wiemy, że Petersa, a nie wiemy którego. No, ale raczej marynarza. Sprawcą był nieznany marynarz. Okej. Okay. Przynajmniej tyle. Machnij sobie Excel na nazwiska. Nie, no dobra. To już nie. Okej, okay, tu można wyjść. No tutaj wielu świadków, ale no to mówię, no to... Cholera wie, kto to był. Ale ten wygląda... Jakby, znaczy, tak mi się wydaje, że jego fizjonomia wskazuje gdzieś na pochodzenie raczej afrykańskie. Tak tylko zakładam, bo może po prostu jest źle narysowane to, ale tak mi się wydaje, tu może nie, ale na zdjęciu. Jeżeli go porównamy ze zdjęciem,
to on wydaje się być, po prostu mieć ciemną karnację. I tu mi się wydaje, że to może być osoba, która ma dosyć specyficzne imię, które gdzieś widziałem. Załoga. I tu widziałem wcześniej takiego gościa, o właśnie, Maba z Nowej Gwinei. Nowa Gwinea to nie ma nic wspólnego może z Afryką, ale jakby zgadzałoby się, że na przykład moje jest tylko imię. Ale dobra, mniejsza z tym, bo na razie nie ma co tak zakładać. No i to jest któryś z Petersów. Tylko pytanie, który jest drugi Petersem. Dobra, nic. Wychodzimy stąd na razie, tak? Także dzięki Saskia za podpowiedź z tą Anglią. To miało sens. Że ile z Anglią, to z jednym krajem. Okej. No i mamy już wszystkie śmierci i mamy tak... Ileś. Zniknięcia dalej. Okej. Zguba, zniknięcia. Kim jest ten człowiek, jak spotkał go los? Kim jest ten człowiek, jak spotkał go los? 7 zbłąkanych dusz zniknęło w trakcie wydarzeń w tym rozdziale. Ich losy są tutaj opisane. Wiem, że ten jest... No jest marynarzem, ale... Okej. To jest ocena dedukcji. Okej. Wyższa ocena oznacza, że ustalenie tożsamości danej osoby będzie trudniejsze. W pierwszej kolejności skup się na łatwych do wydedukowania tożsamościach, a trudniejsze zostaw na później. Okej, no nie wiemy, ale wydaje... Znaczy na pewno on był marynarzem, bo wiemy, że to jest któryś... Znaczy zakładamy, że to jest któryś z Petersów. Nieznany marynarz, no. Okej. Kim jest ten człowiek? Wspomnienia 2. Zaznacz, nie tak. No, oprócz wspomnienia na mapie pokładu. Gdzieś go tam widzieliśmy, ale nie wiem gdzie. A, tu jest jedno. Przy tym i tutaj przy tym wybuchu na pokładzie u góry. No. Dobra, a ten? Bo może byśmy go... Okej, dwa wspomnienia. Pierwsze wspomnienie 74 znika w zguba. Pokaż na mapie. To wiemy, jak zamordował tego gościa. A to drugie... Aha. To drugie tutaj. Jak ten zginął. W głównym pokładzie. Aha, tu nic więcej nie widzimy. Jak zginął ten. I to był wypadek z liniami. Pamiętam, że ktoś tam był w jakieś liny zaplątany wtedy, no. Jak ten tutaj. Olusia znajdzie, nie. No to... Panie, gdzie ja ci go znajdę, no? Otwórz księgę. Gdy zegarek będzie wyciągnięty, otwórz księgę, aby przejść do powiązanej historii. Okej, okay, czyli to był ten. A, tutaj dedukcję mamy na 2. Nieznany osobnik został rozszerpany. No cholera wie, no miał ma tatuaże, ale nie mamy żadnego opisu tych osób. Jakbyśmy mieli jakikolwiek katalog, wiecie, z opisami, jak wyglądali ci ludzie, to może i tak, a nie tylko takie zdjęcie. Ale dobra, pod pokładem była jeszcze jedna osoba, której trupa znaleźliśmy, ale finalnie... Okej, może... A czekajcie, a może to jest to? Rozdział... Część 6 z 8. Okej, dawaj na główny pokład szybko. Okej, no i to jest... I to było z linami. I czekajcie, czy to był ten? Był ten ziomeczek. A to był ten ziomeczek. No i to było, że z tymi linami. Ja się zastanawiam, dlatego... Okej, to jest ten. Ci tutaj wchodzili. Że co? On się po prostu zaplątał w linę? Oni się w ogóle zaplątali w linę. I tu go po prostu pociągnęło i to wybuchło. I ten mówił, że go zabił. A ten mówi, że to był wypadek. No ale w sumie to nie jest ten Duńczyk, którego oznaczyliśmy, nie? Na wybuchu. Gdzie jest ten cały Duńczyk?
Ten eksplodował, okej. Nieznany jest oznaczony już. Coś mi się tutaj nie zgadza, poczekajcie. Włącz to, wyłącz to. Prawy muszę to wyłączać. Załoga. Pokaż mi tego Duńczyka. Uderzony Lars Linde, ok. Nie, to był ten, w teorii. Te tatuaże są dosyć heretyczne, jakby wikungów lub Celtów. O, myślisz, że w ten sposób. To ewentualnie możemy zobaczyć faktycznie po narodowości. Ameryka, Anglia, Irlandia, Austria, Polska, Szkocja, Anglia, Szkocja, Włochy, Anglia, Formosa, nie wiem co to jest. Indie, Szwecja, Walia, Irlandia, Anglia, Persja. Ten Omid Gul to może być ten Persjanin, Pers. Szkocja, Chiny, Anglia, Nowa Gwinea. Anglia, Rosja, Anglia, Dania, Walia, Indie, Sierra Leone, Anglia, Irlandia, Anglia. Nie ma nic z krajów północnych. Także tak średnio. No chyba, że... chyba, że... on by był z... Nowej Gwinei? Nie, też mi nie pasuje. Albo Sierra Leone, nie wiem, czy to jest. Formosa to Tajwan. Aha, dobra. Szwecję miałem. A jest! Filip Dahl. Szwecja. A może i... myślisz, że... A że tu jest tak, że jeżeli sobie kliknę kogoś, a one się będą zgadzać, to mi po prostu go zaznaczy, że to jest prawda. Więc moglibyśmy spróbować tak zrobić faktycznie. A nawet nie muszę w ten, tylko... czekajcie, tu był artysta, okej, nieznany marynarz. Edward Spratt, nieznany osobnik z działem, tutaj tych nie znamy. Ten też nie bardzo. Okej. Rozszarpany nieznany osobnik, myślicie, że może być to ten Szwed, tak? Szkocja, Sierra Leone. Filip Dahl. Steward kapitana. A to on by był stewardem kapitana? Nie wydaje mi się? Totalnie to nie pasuje. W sensie jego rola nie pasuje. On jest takim tutaj wojownikiem, a byłby stewardem. Nichuja. Jak z Persji to Perseusz. A, faktycznie. Nie, on na pewno nie jest ze Szwecji. Znaczy to na pewno nie jest ten steward. Nie ma takiej opcji. Nie podoba mi się to totalnie. Nie, ja to zostawiam jako nieznany. Spróbuj teraz do tamtego Duńczyka dopasować któregoś Petersa. I zobaczysz, czy ten jest Szwedem. Bardziej Topman. Też mi się bardziej z Topmanem kojarzy. No wiecie, oni bez koszule i tak dalej, bo oni cały czas w wodzie. Ale na pewno ten Pers cały, tego Persa możemy zidentyfikować. Tylko wróćmy sobie tu. A wiem, o co ci Saskia chodziło. Że jak dopasuję, to będę miał trójkę. To zróbmy jeszcze tak. Dobra, zróbmy tak. Ewentualnie zobaczymy. Czy ten był... Ale to mi się nie wydaje. On był jakimś raczej topmanem. Albo jakimś marynarzem. Ale niech wam będzie. Spróbujemy tą Szwecję. Proszę bardzo. Ale na 100% on nie był tym. Natomiast ten na 100% jest Persem. A jak mamy, czemu nie mogę go oznaczyć? Nieznany osobnik. Czekaj, na kogo wyjaśni mi, spróbuj mimo to. On był Omid Gul. I z tego co widziałem, to on wypadł ze statku. Chory, eksplodował, otruty, porażony, powalony, przebity, rozdarty na strzępy. Spadł. Ze schodów z takielunku z burty. Z takielunku. On podczas ataku po prostu spadł. Nie pamiętam, w którym wspomnieniu. O, tu jest. To dokładnie w tym wspomnieniu. I to na pewno jest on. No. Widzimy, jak spada z takielunku w tym momencie. Podczas ataku, podczas tego wybuchu. To z burty. No, burta to jest to. A tam jest taki... No, on nie wypadł na pewno stąd, chyba, że go, nie wiem, wyrzuciło. No, ewentualnie... No, nie, no, na 100% z takielunku spadł. Tym bardziej, że był topmanem, więc znajdował się na takielunku.
Możemy użyć burty, ale się nic nie zmieniło. Nie, 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 ja tu zostawiam taki lunek. Okej. Okay. No, natomiast ten cały Peters... To co, to byłby... Zabiłeś mojego brata, ale to był wypadek z linami. To najwyżej nie jest, najwyraźniej nie jest to. Chyba, że to jest któryś z tych Petersów, mówicie, co? Zaginął na skutek wybuchu. Może któryś to jest z Petersów faktycznie. Nathan Peters? Albo nie wiem, czy teraz coś się powinno wydarzyć, czy nie? A jak nie Nathan Peters, to ten drugi. Samuel Peters. Hmm. Nie wiem, czy coś się powinno teraz wydarzyć, czy nie. Wydaje mi się, że nie bardzo. Wyślij mi to. Niewyraźna oznacza... Jej los może być wydatkowy, mimo że go teraz wpisać. Próby identyfikacji osób z niewyraźną twarzą nie są produktywnym zajęciem. No właśnie, czyli to niekoniecznie był ten Peters. Czy musimy go oznaczyć jako nieznanego po prostu? Spróbuj mimo to i teraz dać, że to jest nieznana osoba, dokładnie. A niektóry, a na przykład ten ziomeczek już ma znaną twarz, ale nie mam pojęcia, gdzie on był. Chodzi o to, żebyś dodał Petersa jako sprawcę śmierci Duńczyka. Dobra. Czyli Duńczyk, okej. Był nieznany marynarz. Sprawcą był któryś z Petersów. Nathan Peters? I teraz muszę wyjść z tego, czy jak? Coś się powinno teraz wydarzyć, czy cholera wie? Albo jeżeli to nie Nathan Peters go zabił, to mógł go zabić. Gdzież on jest? To jest działo. Okej, to na pewno nie jest steward kapitana, nie ma takiej opcji. Mamy jako nieznany. No nawet nie wiem, czy był marynarzem, topmanem, czy kim. Samo ci to zrobi automatycznie jak na początku. Okej, no to ma to sens. Okej, bestia. Osobnik zginął na statek wybuchu. Zmiażdżony przez przemieszczone działo. Został zmiażdżony przez przemieszczone działo. Straszliwą bestię to ten, Lindę. Nie Nathan Peters, a drugi Peters, czyli Samuel Peters go zabił. Czyli, że nie. No to cholera jasna, nie mam pojęcia. Brakuje trzeciej osoby. Może. Dobra, to nic. Na razie tutaj zostawiamy, że to jest marynarz. Później się tym zajmiemy. Pod pokładem była jeszcze jedna osoba. Tylko musimy stąd wyjść. No ja wiem, że musi być trójka, żeby zaliczyło. No ciężko mi teraz zliczyć, ile już mamy. Ale tak, na dół i tam była jeszcze jedna osoba. Gdzieś tak, jak tutaj był... Ten, co go ścisnęło, to na drugim końcu statku był jeszcze jeden. Za którymi drzwiami? Tutaj. Nie tutaj. To może tutaj. No gdzie ten trup był? Tu! O, proszę bardzo, nóż nawet jest. No to już wiemy, że tu. Okej, ktoś go tak jakby zasztyletował i uciekł. No to dawaj. Och no! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! Okej, dużo informacji. Dużo informacji. Co to za ziomek? Ten był. Okej, to był pierwszy oficer?
Ta. William Husket. Okej, okay, on mówił takim specyficznym akcentem, niekoniecznie angielskim, no ale już wiemy, kim on jest. Natomiast wołał Brennena o zestaw chirurgiczny, bo to był tam jakiś chirurg albo pomocnik, a kim jest on? I on powiedział o synu coś tam, ale nie był jego synem, w sensie to taki zwrot, to może być mylące dla osób nieanglojęzycznych właśnie. Okej, okay, ten mówił, że po prostu, żeby... O Boże, co tu się działo? Ile trupów? What the fuck? Wszędzie krew. Powiedz matce Pita, że się starałem, próbowałem go odciągnąć. Okej, okay, czyli to jest ten ziomeczek. To jest ten ziomeczek, czy możemy go... Okej, okay, dobra, zobaczmy. O, no, dobra. Został prawdopodobnie dźgnięty nożem, bo tam był nóż wcześniej. Okej, okay, ucieczka. Następny rozdział. Z chwili wypadało przejść na babranie w błotku. 22 już jest, kurde, faktycznie. No, zobaczymy, na razie fajnie się w to gra, tak szczerze mówiąc. Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? Wykrwawił się. O, został zaatakowany, zaciukany chyba nożem. Sprawca, nie mam pojęcia. Kim był, też nie wiem. Mówił coś o picie. Że pity trzeba wypełniać, mówił. Zobaczmy sobie tutaj. Powiedz matce Pita, że próbowałem go uratować i odciągnąć. Patrzę po jakimś Pit. No Patrick to nie jest Pit. Raczej nie Peters. Chyba, że chodziło o Petersa, że Pit jako Peters. Ale jest Peter Milroy. To może ten Milroy. A czy mamy jeszcze inne nazwisko Milroy? Gdzieś? Nie. Okej, okay, on był Szkotem. Husket był Szkotem. To ma sens. No właśnie. I nie Irlandczyk, tylko Szkot. Olej, błotko i kmin dalej. No właśnie, podoba mi się to. Może dzisiaj olejemy. Kim jest ten? Ten nasłuchuje coś. To znowu ten strzelec. A tutaj mamy zamordowanych dwóch ziomeczków. Jeden w kapeluszku, a drugi... A drugi to jest oficer. I znowu mamy tego od góry, który jest od samego początku, dalej nie mam pojęcia. I mówi, Brennan, coś tam. Myślicie, że to jest ten Brennan? Bo on wołał Brennana, ale co z tego? W sensie to nie musi być on w ogóle, nie? A Brennan był raczej tym. Ja widziałem to nazwisko gdzieś. Nie? Pero Davis. Nie, gdzie jest ten Brennan cały? Jest, Henry Brennan, to zwykły marynarz. Henry Brennan. Dawaj apteczkę. Krakenem jest Polak, co? Ej, Boże, Boże. To raczej nie jest to ten ziomeczek, co go tu widzieliśmy, który to był ten... No chyba, że... On tak nasłuchuje, mówi, Brennan, dawaj apteczkę. A co, byłby zwykłym marynarzem? Nie, on raczej jest tym strzelcem, nie? O, to jest raczej ten cały strzelec. Nieznany osobnik. Chirurg i pomocnik to był Evans i Wallace, to nie. Midshipman, steward, nieznany steward. Pasażer, steward. Oficerów, topman, marynarz. A nie było jakichś strzelców tutaj? Czy mi się coś popieprzyło? Cieśla, chirurg, bosman, sternik, ochmistrz. Jest, strzelec i pomocnik strzelca. Okej, okay, to czekajcie, kto kim kurde byli ci? No ja proponuję w takim razie ogarnąć słowniczek, bo czegoś chyba nie rozumiem. No a chyba wiem, kto kim jest steward, nie? W sensie jakby to się nie zmieniło raczej.
Ucieczka. Koniec. Okej. Okay. Słowniczek. Kim jest steward? Działający pod oficerem pokładowym lub wyższym rangą z załogantem wykonuje ogólne obowiązki dla wygody swojego pracownika. No właśnie, wygody, nie? Cieśla, chirurg, strzelec. No jest. Oficer wojskowy odpowiedzialny za broń, procedury... Aha, czyli strzelec to jest oficer wojskowy odpowiedzialny za broń, a nie ten gość, który bierze i strzela. Pasuje ten Brennan, że go wołali i nasłuchiwał. No to może i to jest faktycznie Brennan. W sumie, jeżeli tak, to nam po prostu pokaże, że to jest Brennan. Może i może to... Może i tak jest, że to on nasłuchiwał. Czyli ten w mydce. I to powinien być pan Brennan. Albo ten będzie Brennan. Nie no, pasowałoby, żeby to on ten, ale skąd wiedział, że on tam akurat jest? Chyba, że wiecie, byli tutaj, zobaczyli tych powalonych, ten zobaczył z krwią i poszedł tam dalej. Dobra, zobaczmy tak, on nam tu każe następne osoby odkrywać. To jest chyba czwarty ten. Poczekamy. Może był zwykłym marynarzem, ale miał pasy do leczenia. No albo po prostu, wiecie, ktoś z kimś się bardziej znał i dlatego go... Pasuje niby ten Brennan, ale nic nam się nie odkrywa, więc chyba nie bardzo. Co to ma znaczyć jełopie? Ten mu jebnął. Temu. Okej, okay, a ten tutaj lazł. To jest ten pierwszy oficer. Ten próbował się tutaj doczołgać. Okej, okay, czyli to ten? Czwarty oficer to jakby... O, tu ma broń. Zastrzelił tego ziomka. Od czapeczki, nie wiem kto to jest. Zakładam, że to jest czwarty oficer. Czy on zadźgał tego młodego i zadźgał tego, a teraz ten został pałką uderzony. No to przynajmniej możemy, czyli on... Okej. Okay. No tutaj się dużo wyjaśnia. Mam wrażenie. Okej. Okay. Ogarnijmy. Tak, to jest, Aniu, gra taka stricte detektywistyczna. Masz jedną gigantyczną zagadkę, którą trzeba rozwikłać. Jest 60 osób na statku i musisz odkryć tożsamość wszystkich 60 osób oraz określić, w jaki sposób zginęli. Jeżeli zostali zabici przez kogoś, to kto też był sprawcą. Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? Zginął uderzony pałką. Powalony nie. Uderzony. Sprawcą był, no właśnie, ten kurde gościu ze zdjęcia. Szkoda, że nie możemy powiązać z osobą na zdjęciu. Czy to jest ten Brennan? Możemy założyć, że to jest ten Brennan. I kim był ten osobnik? Wiecie, żeby na razie tego nie robić. No cóż. 59 na statków i Polak w wodzie. Aha, ten co był Krakenem. No tak, to ma sens. Oczywiście. Tywol chyba też miał z tym problem, że się trójkami zgony zaliczały, ale tak z dupy... Ale tak z dupy nie po kolei. Aha. Ale może muszą być w jednym rozdziale trzy osoby i to dlatego. Patrzcie, że tu jest jeszcze więcej krwi. To nie ten, co dowodził strzelcami. Możliwe, ale chuj wie, bo tam jest kilku takich, co wygląda jakby, wiecie. Bo jeden był taki, co wygłaszał ogólnie trzy osoby. No dobra, no. Będziemy poprawiać najwyżej. No i tak zakładam pewne rzeczy, ale wcale one nie są poprawne. Najwyraźniej. No tak, wczoraj dwa escape roomy, dzisiaj zagadki. Kapitanowi nie można ufać, ale masz jakiś plan? Przyjmujemy statek, pożeglujemy na wschód, przehandlujemy te przeklęte ryby i muszle za złoto. Bunt, bunt. Mózg jest na suficie.
Okej, to jest ten ziomeczek, czyli on ich podsłuchał. Okej, oni w dwójkę spiskowali przeciwko kapitanowi. Ten ich podsłuchał i zaczął krzyczeć bunt, więc został dźgnięty nożem i padł tutaj i ci się zaczęli szarpać, więc ten go zastrzelił. Zastrzelił tego ziomeczka, a na zdjęciu stoją obok siebie. No właśnie, możliwe, że to był ten... Cholera wie, który tutaj był tym... O, to ten... Chciał wstrząść bunt i zabił tego. Chyba, tak? Tak, zastrzelił tego ziomeczka. Zginął, uderzony, a sprawcą był, no, nie bardzo. Chyba ten Brennan cały. Zmień Petersa u Duńczyka. No dobra. Zmienić Petersa u Duńczyka. Czekajcie, jak to? Tak zrobimy. Tutaj zejdziemy do Duńczyka. No ale Topmana nam na przykład nie zaliczyło też. Powinno też już być. Ani tu, tu. O ile mamy? Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa. Tak, aha, i tutaj mamy, popatrzcie ile, i tu jest też wszystko źle. Bo to jest dobrze, a to jest źle. Bo to jest tak jakby napisane tak odręcznie, nie? Artysta zmierzony przez bestię. I Omid Ghul. No to tu już mamy dwóch, no to trzeci. A, czyli to nie jest Brennan. Czyli to mówicie, że sprawcą był, no tam... No ale co, jakby nic nie zrobiliśmy chyba do tej pory, nie? Samuel Peters. Ani ten Peters. A, coś mi tutaj nie pasuje z tymi Petersami. Kraken w wodzie, mózg na ścianie. Witamy w Obradin, drogi panie. Bardzo ładnie. Czyli nie Peters, co drugi Peters. Nathan Peters. O, jednak! Zaliczyło teraz. Doskonale. Los trzech kolejnych osób został poprawnie ogarnięty. Czyli ten Sprat, tak, faktycznie to był on zmierzony przez... Okej, to było tak. Lars Linde został uderzony z aspersą, był Nathan Peters. I Henry Brennan. Jednak? Czyli to jednak jest Brennan. Okej, to możemy go naprawdę w wielu miejscach ustawić. Okej. Jeszcze raz. Czekajcie, tu. Czyli to jednak jest Brennan. Marynarz. Czy to tylko marynarz był? No widzicie, tego mamy oznaczonego, ale niby ten. No chyba, że nie był topmanem, chyba, że jego zawód się nie zgadza. Zaraz się nie dowiemy. W tym momencie się nie dowiemy już. Na obecną chwilę oczywiście. Oficer zmierzony przez działo, to tak. Czyli tak, tutaj Brennan jest. Czyli tutaj mieliśmy uderzony przez Brennana, czyli to się zgadza. Kim był ten osobnik? On był na pewno, spróbuj mimo to... Aha, no teraz się nie dowiemy. On był którymś z oficerów, to na pewno. Zakładam, że mógł być czwartym, ale niekoniecznie musiał być. Oni wszyscy byli z Anglii, więc tutaj nie do końca wiadomo. Czyli to, ale tak, możemy oznaczyć, że on był w takim razie oficerem. Jakby to możemy już oznaczyć, nie? Ten nieznany osobnik. Był to, spróbuj mimo to, to był nieznany oficer. Uderzony przez Brennana. A ten ziomeczek... Okej. Okay. Nieznany, okej, okay, ale... Aha, bo mi jeszcze nie weszło, wiem co. A tutaj patrzcie ile krwi. A to tam, aż stamtąd nasz biegł. No dobra. Okej. W jaki sposób zginął? Został zastrzelony. Zastrzelony z broni. A sprawcą był nieznany oficer. Osobnik też jest nieznany. Tak, znowu coś. Co mi tu jeszcze pokaże? Kolejne ciało gdzieś. Tam u góry.
No tak, no ja tu nie wyszedłem do góry. Proszę, kogoś tutaj wyrzucili za burtę. Tutaj to się mocne morderstwa, kurde, działy w pewnym momencie. Ojej. Jeez. Co? Hanta wygląda jak Jezus, tylko brzydzi to dosłownik. Znaczy, dziękuję bardzo. Historia statku jest mocno powiem. No, bo tu do konkretnego buntu doszło, to widać. Tutaj jeszcze ten Kraken. Lara wie, tylko tak, nie do końca wiadomo, kiedy co się stało. Znaczy, po tych rozdziałach można patrzeć, oczywiście. Ale okej, okay. Dobra. I ten ziomeczek został zadźgany nożem, ale też jakby nie... O właśnie, chciałbym jeszcze zrobić tak. A nie tym, na tylnym pokładzie. Oficer zginął. Ten, sprawcą był nieznany napastnik, sprawcą był nieznany oficer nam. Ale też nie bardzo wiemy... Nie bardzo wiemy, co ten. No, widz tego. Ani nie znamy jego tożsamości, ani niczej innej. Ale dobra, no tutaj się działo dużo różnych rzeczy, widziałem. No dawaj, dymku, come on. Czemu on musi tak naokoło latać? Bez sensu. No dobra. Podoba mi się to, że można to przerwać i muzyka się zmienia. Koncepcja graficzna jest bardzo specyficzna, okropnie. Ale widziałem na przykład, że niektórzy i dałoby się to zrobić, ale to w postprodukcji raczej ciężko byłoby to na streama ogarnąć. Ale takie filtry tutaj, żeby ten filtr na kamerce był taki, żeby się zgadzało z tym, co tu jest. Okej, okay, tu do niego babka strzeliła. O, chwila, co tu jest? Bo przed chwilą widziałem jakieś wyrzucanie za burtę. A teraz tu widzę jakichś ludzi, którzy strzelają. Tu mamy pierwszego oficera. Tu mamy pana Brennana. A tu mamy gościu zastrzelony przez kobietę z pokładu niżej. I tam jest jeszcze ktoś? Tam jest jeszcze kogoś, ale... O! Tego ziomeczka to już w ogóle... A, i tutaj wchodzą do góry jacyś ludzie. Dużo tu się dzieje. Ten strzela! Kto to jest? A to jest kapitan. A tutaj za kapitanem wchodzi inny ziomeczek, ten. Siemano, bradaty, witam ponownie. Chyba tamtym razem cię nie zdążyłem przywitać. Okej, okay, ucieczka. Kim jest ten człowiek? W jaki sposób zginął? Został zastrzelony. Strzała działa broń. No z broni, ale sprawcą była nieznana kobieta. Pasażer. No właśnie, pytanie tak. Ile kobiet jest tutaj zatrudnionych, a ile nie? Oluś wiatr. Topman. Raczej to nie był żaden marynarz, ani topman. Myślę, że to był po prostu pasażer. Steward. Tsungi Sati, Philip Dal, Paul Samuel, Davy i Roderick. To na 100% była w takim razie pasażerka, bo to jest jedyna opcja. W sensie wszystkie kobiety tutaj to były pasażerki. Emil Jackson, Pana Jane Bird, Nuncio Pasqua, nie mam pojęcia. Chociaż Nuncio to brzmi jak nuncjusz, czyli raczej nie. Panna, no jakaś panna. No. Jakaś panna, dobra. Zastrzelony z broni palnej, sprawcą jest nieznany pasażer, no. I tutaj drugie zwłoki również obok. Kapitan strzelał. No bardzo szybko żeśmy się przemieścili do następnych. Tak naprawdę na 5 zgonów odkrywamy tożsamość jednej osoby póki co. No ale co zrobisz, no taka gierka. Potem to się pewnie lepiej będzie ogarniać. Kobiety na statku przynosiły pecha, więc były tam tylko jako pasażerki. Co zrobisz, no? Okej, okay, już jestem. Okej, okay, no i tego tutaj wyrzucają.
Czy oni go ściągali stąd, czy wyrzucali? Okej, to gówno musi zrobić kółeczko i wróci w to samo miejsce. I dalej nie wiem, dlaczego tam się coś świeci na wodzie. To nawet nie jest na horyzoncie, co na wodzie. Okej, tu zobaczymy chwilę wcześniej. Może oni się tutaj atakowali i ten tu padł, czy... Zaraz zobaczymy. Last one. Move quick. You'll not take the last punch. Hold him out. Let him go. Powiedziała Paul, uważaj. Aha, oni są w szalupie. Nie weźmiecie ostatniej szalupy. Paul, uważaj. To jest Paul. I ona go, i on po prostu chciał ich wziąć i... Okej, oni chcieli uciec. Dużo osób chciało tu uciec. Okej. Już wiem, że to jest pasażerka. To może ten był Włochem. Pasażer Włoch. O, chuj wie. Niekoniecznie. No i ten go dźgnął, ten, którego wcześniej ona go zastrzeliła. A tutaj już mamy kapitana, który idzie i brodacza. Tu idzie za kapitanem. Tu biegną ci, co widzieliśmy ich wcześniej. Czyli mamy Brennena. I oficera. Dobrze. Czyli... Wiemy, że to był Paul. Ten, który zginął teraz, to był na pewno Paul. To już ostatnie ruchy. Nie weźmiecie ostatniej szalupy. Paul, uważaj. Okej. Ach, wyszedłem z tego. Jestem też mądry. Okej, dobra. Tak. Kim jest ten człowiek? Doświadczył nieznanego losu. Został przebity przez straszliwą bestię. To nie... Rozszarpany, spadł, spłonął, uderzony, utopiony, zabitym mieczem. Czy to był, kurwa, miecz? Bardziej szabla niż miecz, ale powiedzmy, że tak. Był nieznany napastnik, ale wiemy, że to jest Paul na pewno. Przypuszczam, że któryś z masaży, tak. Nie marynarzy, tylko pasażerów. Pasażer. Paul, ale nie ma tu żadnego pola. No nic, zobaczmy. Martin John, Alfred Charles, Henry James, nie. Nieznany, Nuncja Emily Panna, Jane Bird, Bun Lan, I Beng Choi, Hok Seng, Tsungi, Philip, Paul Moss, steward pierwszego oficera. Proszę bardzo. Przynajmniej wiemy, kto to jest. Christian Paul, dokładnie. To jest Paul Moss. Sprawca nieznany niestety. Lokalizacja zwłok, okej. Wiemy, że uciekał. Dużo świadków na to. Właśnie to są jacyś tam pasażerowie. Zastrzelony, on został zastrzelony. Okej, dobra. Na Achterdecku. Achterdeck, fajne te nazwy takie. Nic mi nie mówią. No tutaj jakiś... Klatka przywiązana tutaj u góry. No to dobra, dawaj dalej. Czemu obrażam maga? Nie wiem. To jest gra tego typu, że lepiej się w nią gra niż ogląda, tak? Okej, okay, ja na przykład pamiętam, że mi się zajebiście oglądało tu T-Volta, dlatego chciałem zagrać, więc dlatego przestałem ją oglądać. Ale oglądało się zajebiście. Dobra, tu mamy następnego jakiegoś. Boże, tu ile się rzeczy stało. Aha, to było wcześniej, ta krew tutaj prowadziła. Tutaj jacyś goście, tu jacyś goście. Kim ty, chopie, jesteś? Mówię, tu jest więcej, z każdym kolejnym ciałem mamy więcej, tak naprawdę więcej ciał niż nie. Dawaj to białe gówno, dawaj, szybko, leć. Więcej mamy zagadek niż odpowiedzi, tak naprawdę. A, już poleciał.
No właśnie, tutaj kogoś też zabili. Dawaj. Co? Put me down. Let go. Easy now. You're in a bad way. It's the squid. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. But that. The beast is dead. How? How did you kill it? We didn't. It left with the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that? Does that live for nothing? Okej. Zmarł. Ale dlaczego? No był mocno krwawił. A wcześniej tu jakiś ziomeczek stał, teraz już go nie ma. Tutaj ktoś wychodzi, ten ziomeczek. Ten idzie gdzieś na górę. Kapitan. Okej, okay, mojego Francuza. Gdzie jest mój fra... O, to jest ten... A, to są ci spiskowcy chyba. Tak, to są ci spiskowcy. Potem ten zabił tego. Okej. Okay. Ten wygląda jakby nie miał ręki i mocno go pokierszowało. A to był ziomeczek w kapeluszu i powiedział, gdzie jest mój Francuz? Zatem na początek wejdźmy na... Na listę pasażerów. Zobaczmy, kto był Francuzem. Pomocnik Bosmana był Francuzem. Czyli to mógł być Bosman i jego pomocnik został rozdziebiony przez bestię. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś mamy jakąś Francję. Nie mamy. Okej. Okay. No to wygląda na to, że to będzie Bosman. No, tak się łatwiej ten. I on jest z Austrii. No faktycznie ma taki ciężki... Ciężki ten. To będzie Alfred Klestil, a drugi to był Charles Miner. Czyli mamy dwie osoby właściwie. Tylko musimy sobie jeszcze przesłuchać do końca, jak oni to mówili wszystko. No musimy poczekać zatem. Przynajmniej tu już wiemy... Okej, okay, ten był zastrzelony przez oficera. To jest ten oficer, ale też nie znam jego tożsamości. A tutaj sobie idzie kto? Pierwszy oficer, a to był ten chyba młody, który zginął od noża, jakoś tak. Właśnie się zastanawiam, czy tylko ja nie mogę się przyzwyczaić do tej muzyki. Jestem osobą multimuzyczną osobą, ale ta mnie jakoś drażni. Naprawdę? Bardzo fajna według mnie jest. Czyli jest owszem powtarzalna, ale według mnie jest bardzo, bardzo spoko. Kim jest ten człowiek? Jest to Bosman. I doświadczył, no właśnie, chory, otruty, porażony, powalony, przebity, rozdarty na strzępy, rozszarpany, samobójstwo, starość, spadł z płonu, stracił głowę, zaciukany, zamarł, zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. Aha, i może mógł gdzieś wysiąść, tak? Nie żyje, na pewno. Rozszarpany przez straszliwą, no wyrwała mu rękę, więc chyba rozszarpany, ewentualnie można jeszcze dać rozdarty na strzępy. A i ktoś był napastnikiem wtedy? Bestia. Nie, myślę, że po prostu zamiast rozdarty na strzępy to rozszarpany. Rozszarpany przez straszliwą bestię i to jest Bosman. Okej. Zostawcie mnie, puszczajcie. Gdzie mój Francuz? Kamercy już nie ma, a twojego pomysłu rozszarpało. Czy jego też rozszarpało, a ten? Nie wiem, czy jest rozszarpany, czy rozdarty na strzępy. Powalony. To nie, przebity. To też nie. Mu wyrwano rękę, no nie wiem jak to powiedzieć. Samobójstwo, no nie, spadł, nie, starzy, rozszarpany. Spłonął, uduszony, uderzony, utopiony. Zmiażdżony. Przez bestię. No wyrwało mu rękę, więc raczej nie zmiażdżony. Zaciukany, zabity harpunem, nie. Muzyka jest lekko irytująca, ale to, ale ta, która się pojawia, jak Hanto uzupełnia dane w książce, jest dosyć fajna. Rozczłonkowany. No nie mam rozczłonkowany, mam rozszarpany albo rozdarty na strzępy. Przez bestię. Rozdarty na strzępy przez bestię albo rozszarpany przez bestię. No w sumie kurwa wychodzi na to samo. Mam rozszarpany.
Rozdarty na strzępy. Rozdarty na strzępy to raczej jak na przykład coś wybuchło czy coś i wiecie tego. Zostałem rozszarpany. Okej. I możemy wrócić jeszcze na początek. I Francuza spotkało to samo. Załoga Francja. Charles Miner, pomocnik Bosmana Francja. I on też został... No właśnie, tylko pytanie, który z nich to jest? Kim jest Charles Miner? A który z nich jest Bosmanem? Alfred. Który z nich to był ten Bosman? Eksplodował, nieznany. Bo on powinien być koło Bosmana, nie? Alfred jest, ale tu jest Duńczyk. No to pomocnika to nie wiemy, który był ten Francuzem, bo skoro tu jest Bosman, no to nie widzimy kogoś, kto by siedział obok niego. Obok niego jest Duńczyk, ale to nie. Lepiej, że tutaj ta twarz lepiej wygląda niż tu, no ale to już mniejsza z tym. Dobra, chyba się na razie nie dowiemy. No przynajmniej pamiętamy, będziemy pamiętać, co się z nim stało, no ale więcej na razie nic. To jest ten chyba, co nożem został dźgnięty. Tu jest oficer. No i zaczęli wtedy spiskować po tej kałamarnicy, no i do tego buntu zaczęło wtedy dochodzić. Okej, i stąd możemy wyjść. Problem polega na tym, że... Aha, dobra, bo to następny rozdział. Że teraz tych trupów na statku będzie tyle, że czasem już nie będziemy wiedzieć, co jest czym, nie? Czy to dobrze, czy źle. Okej, krzyżyki i kreseczki. Właśnie o co chodzi z krzyżykami i kreseczkami? Kim jest ten człowiek, jaki spotkał go los? No właśnie, w teorii moglibyśmy jeszcze tutaj coś pokminić. Cztery zamknięte dusze zniknęły w trakcie wydarzeń w tym rozdziale. Ich losy są tutaj opisane. Okej, trójka. No te mają po trzy, te trójkąciki, a tutaj nic. Okej, zaznacz wspomnienia na mapie pokładu. Tutaj. I tutaj przy tym. No właśnie, on uciekał szalupą. Kim jest? Cholera wie, kim jest. Nieznany osobnik. Według mnie żyje. Ci z tej szalupy raczej doświadczył nieznanego losu. Raczej żyje, po prostu gdzieś uciekł, ale gdzie? Cholera wie, gdzie. Azory, Afryka, Bliski Wschód, Europa. No tak se można zgadywać po prostu. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze gdzieś znajdziemy. Też tu już byliśmy. Tak, tutaj możemy co najwyżej do tych wrócić, ale popatrzcie, otworzyło nam się teraz kolejny pokład tak naprawdę. Oj, jakaś kolejna plama krwi. Fajnie. Dobra, myślę, że nie będziemy już dzisiaj odpalać tego, jak to się nazywa, SnowRunnera.